Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują. Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Marbeja, Błażej Żuławski, dyrektor zarządzający Agencji Kreatywnej City Works, dziennikarz, felietonista, fotograf i twórca wideo, pasjonat samochodów klasycznych, juror w konkursach elegancji pojazdów zabytkowych. Błażej, mhm. dlaczego Marbeja? Um, bardzo lubię odpowiadać na to pytanie, bo wszyscy pytają. Tak, nie ehm, jest to oryginalne. Nie, nie, nie. Wszyscy pytają. I teraz trochę się nawet głupio czuję od momentu, w którym gazeta wyborcza na chyba drugiej, czy trzeciej, czy czwartej stronie gdzieś tam z przodu wydrukowała taki artykuł e, Marbeja nową dzielnicą Warszawy z trzy, czy cztery tygodnie temu okay. albo miesiąc temu. Chociaż z perspektywy tego, kiedy wychodzi ten podcast, to może być nieistotne, bo może to było dwa miesiące temu na przykład. Ehm, i, i, I to jest... E, takie pytanie, na które bardzo lubię odpowiadać, dlatego że Marbeje wybrałem ze wszystkich takich dziwnych powodów, z których nikt nigdy, przynajmniej z mojego środowiska i z mojego towarzystwa, nie pomyślałby, żeby wybrać Marbeje. To znaczy. Mm -hmm. I tak zaczynam swoją opowieść zazwyczaj. Wszyscy moi znajomi marzą o tym, żeby kupić coś w Toskanii albo żeby kupić coś na południu Francji. Um, tylko, że jak się przeanalizuje różne czynniki finansowe, ale też pogodowe i inne, o których za chwilę powiem, to ta Arbéja naprawdę wypada całkiem atrakcyjnie, tylko trzeba się pogodzić z pewnymi jej negatywami, powiedzmy. To znaczy, tak. Yy, taki mój typowy znajomy hmm. i rozmawiamy tu o jakiejś bardzo konkretnej warszawskiej bańce, dosyć elitarnej i, i pewnie z punktu widzenia no nie statystyczny marzy. Warszawiak. warszawiak. Marzy o tej Toskanii i marzy o tym, żeby tam kupić oczywiście tanio. No bo Warszawa jest bardzo droga. No myślę, że to jest, Warszawa jest droga dla każdego. Każdy, kto nie wiem, patrzy na jakąkolwiek nieruchomość, nawet gdzieś, nie wiem, w Henrykowie, gdziekolwiek to jest gdzieś za Tarchominem, pod lasem, yy, to wie, że to będzie go kosztowało 30 lat pracy i spł spłacania kredytu i tak dalej i tak dalej. Nie mówiąc już o ścisłym centrum, czy takich modniejszych dzielnicach jak, nie wiem, Żoliborz, um, gdzie w ogóle bez 8,5 miliona to nie podchodzi. Um, e, każdy, każdy, kto żyje w tej Warszawie, tak patrzy na te miejsca i widzi nagle, że tam jest tanio. I że nagle my Polacy możemy kupować za granicą, bo stać nas. E, I jeszcze do tego, ponieważ mamy... Um, Taką no dosyć hardkorową etykę pracy, w sensie zasuwamy strasznie, podczas gdy Europa żyje więcej. Żyje więcej, dokładnie. Miałem zresztą taką wymianę z, z moim kolegą z pracy, taką trochę pasywnie-agresywną, bo chciałem, żeby coś zrobił. Ja pracuję w Szwajcarii, zdalnie, ale w Szwajcarii. I on powiedział: Sorry, ale idę na lunch, będę za dwie godziny. I napisałem mu pasywnie-agresywnie że the West is decadent and weak. To jest cytat z Jamesa Bonda. E, jakiś tam generał Orłow czy generał Gogol z Jamesa mm -hmm. Bonda mówi, że, że w chyba Octopussy mówi, że, że ten Zachód jest taki dekadencki i słaby. I on mi wysłał takie zdjęcie swojej kawy po lunchu. On oczywiście mnie nie odpisał od razu, bo był na lunchu. kawy po lunchu, słońca w Curychu i tak dalej, tak dalej. I napisał yes, but the West is also sitting in the sun enjoying a cup of coffee. Um, i, I sobie tak pomyślałem, że rzeczywiście coś, coś w tym jest. Eee, no, ale, no, nie wiem, no, Niemcy mają recesję, my nie mamy, mimo pandemii, mimo braku środków z KPO i tak dalej, i tak dalej, dopiero teraz je dostajemy, więc, no, jednak zasuwamy ostro i stać nas na rzeczy, wracając do tematu. Eee, I ten mój taki statystyczny znajomy marzy o tej Toskanii i marzy o tym, żeby tam kupić sobie Parme albo klasztor z XIV mm -hmm. wieku, wyremontować go, zrobić tam jakiś miks. Nie wiem, co teraz jest najmodniejsze, wiesz, postmodernistyczny Ettore socza z, nie wiem, jakimś betonem brutalistycznym i do tego tą tkanką historyczną, średniowieczną, i w ogóle być jak Ricardo Boffil i być na, na okładce. No, nie wiem, jak się nazywa. Architectural jakieś, Digest. E, właśnie, albo jakiegoś takiego polskiego pisma, najlepiej typu Vogue Living, pewnie mm -hmm, jest coś takiego. Mm -hmm. Albo coś. Tylko ja, ja bardzo dużo podróżuję ze względu na pracę e, i czasami utknę gdzieś e, na dłużej. I, i, I na przykład z Włochami mam taki problem, że Włosi potrafią robić tylko Włochy. Czy jak nie jesteś w Mediolanie który jest dużym męczącym miastem, też bardzo drogim. Dzisiaj sprawdzam hotel na jedną noc. 300 poniżej 350 euro za noc nie ma nic przyzwoitego. Więc no na przykład w porównaniu z Berlinem, no to, to jest bardzo drogo. W Berlinie można bardzo dobry hotel o połowę taniej yy, zarezerwować. W porównaniu z Paryżem porównywalnie. No więc jeśli jesteś poza Mediolanem, no, to i na przykład chcesz zjeść nie makaron, nie pizzę, nie taliatę di nie coś takiego typowo włoskiego, no to nie ma takiej opcji. Czyli jesteś trochę jak w windach, jesteś skazany, skazana włoskość. na włoskość i na włoską kulturę. Ja po dwóch tygodniach umieram i mam ochotę na sałatę, która jest, na przykład nie jest insalata mista, czyli po prostu, wiesz, włoska sałata, sałata, pomidor, jakaś marchewka tam jest w środku, nie wiadomo po co. I to może sobie tylko polać oliwą i, i octem, bo nikt o żadnym innym sosie nie słyszał, bo we Włoszech się polewa oliwą i octem. I, i właśnie ja mają te wszystkie byłem. zasady. No, w sensie, no, ja mam tu cappuccino, jest godzina no, 11. No to yy, o 5 minut przekroczyłem yy, dozwoloną porę na cappuccino we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. I ja tam po prostu dostaję kociochfiku. Francja może jest troszeczkę bardziej. Kosmopolityczna na swoim południu, bo mhm. pogoda też, umówmy się, gra rolę, no bo można pojechać do Paryża oczywiście i tam jest cudownie, i to jest jedna z największych stolic światowych wszystkiego, ale umówmy się, w Paryżu pada więcej deszcz niż w Londynie, statystycznie. Ludzie myślą, że w Londynie zawsze pada. W Londynie pada, czasami nawet codziennie, ale pada, a potem przestaje, a w Paryżu Paryż jest w dołku, przychodzą chmury, przyciskają ciśnienie i na przykład leje przez dwa tygodnie. I w Paryżu jest coraz zimniej. Bo kiedyś było tak, że w Polsce jest chłodno, w Paryżu już jest wiosna. Tak. Teraz jest odwrotnie. Teraz jest odwrotnie. Polska jest w ogóle jakąś teraz anomalią. Ale to dobrze, mamy wina teraz polskie, więc zobaczymy, co z tego będzie. Um, i, I jakby, dobra, no to południe jest bardziej kosmopolityczne, bo więcej ludzi się tam sprowadziło, i tak dalej, i tak dalej. I ta kultura jest opresyjna w pewnym sensie też. Nazwijmy to opresyjna, tak jak włoska, ale nie aż tak bardzo. Um, natomiast no tam jest bardzo drogo po prostu, no, w sensie okej okay, właśnie mówiliśmy o tym, że Polaków zaczęło być stać, ale nie stać nas jeszcze y, na Francję, tak jak nas nie stać jeszcze na Londyn, w sensie, ja miałem taki mem ostatnio, chyba na Instagramie, work until London feels cheap. Nie, ja to widziałam go z Dubajem, A, okay. więc myślę, że to jest jakiś okay. no, powszechny teraz no właśnie. Y, 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 wątek, tak. No, więc no, do Dubaju bym nie chciał i myślę, że jest pewien rodzaj osoby, która wybiera Dubaj. Mm -hmm. eee, myślę, że w Dubaju można dużo zarobić, żeby było cię stać yes. na Dubaj i żeby potem wrócić. No, Z tym, że mieszka się w Dubaju, więc i to już jest. To już jest trochę za dużo dla mnie, mm -hmm. co oni tam mają. I zaraz wytłumaczę o co mi chodzi. Eee, natomiast ta Marbeja. Jest takim przedziwnym miejscem, że po pierwsze jechałem tam samochodem, jak się tam przeprowadzałem, tak na stałe, powiedzmy, tak na stałe, stałe. I taki pierwszy transport moich rzeczy pojechałem samochodem. I yy, jechałem w lutym. I w Polsce była zima, w Niemczech była zima. We Francji, w, w Alzacji była zima. Yy, w okolicach Lyonu nie było już tak zimno i było trochę więcej słońca, ale wszystko było martwe, zero liści na drzewach i tak dalej. Zatrzymałem się w Awinionie. Słońce przyjemnie, ale takie 8 stopni, mistral, straszny wiatr, zima, nic na drzewach, zero wegetacji, wszystko martwe. Wjechałem do Hiszpanii, w Barcelonie zima, w Walencji zima, czyli tak 8 stopni, nic na drzewach i tak dalej, tak Minąłem granadę, wjechałem w taki tunel, wyjechałem z tego tunelu gdzieś w głębiej w Andaluzji i nagle krz, zielono zielono ciepło 18 stopni. Im bliżej tej marbeli tym bardziej zielono i tym bardziej ciepło i tym bardziej przyjemnie. No więc podsumowując Stać mnie było i dlatego Marbeja. Eee, dlatego, że dzięki brexitowi wszyscy Brytyjczycy zaczęli tam wyprzedawać masowo nieruchomości, dlatego że wolno im być Nie. w Europie tylko 90 dni. No więc nagle ich emerytura, nie działa, bo nie mogą być, bo zagłosowali i to śmieszne, bo to ci zagłosowali głównie na leave, żeby opuścić Unię, co są za granicą. Eee, I nagle się okazało, że nie mogą tam być, więc zaczęli sprzedawać. W pandemii też zaczęli sprzedawać, bo nie wiedzieli, jak to będzie, czy będą mogli wrócić itd., itd., ile ta pandemia potrwa, więc ceny bardzo spadły. Teraz idą do góry z powrotem. Po drugie, jest to jedyne miejsce w kontynentalnej Europie, w której jest dobra pogoda w zimie i są kwiaty, i zielone liście, i powietrze inaczej pachnie, i pachnie wiosną, a nie zimą, itd., dalej. I po trzecie, najważniejszy ten kulturowy aspekt, yy, to jest miejsce całkowicie sztuczne. I, I to jest coś, czego ci moi znajomi w tej Toskanii, oni by poszukiwali jakiejś takiej autentyczności, a mi ta sztuczność nie przeszkadza. To znaczy, to jest wioska rybacka, w której książę Hohenlohe powiedział: Ale to ładnie, zbudujemy tu hotel, i wybudował hotel Marbella Club. I cały jet set ze świata, Mick Jagger z Bianką Jagger, Ali Khan, książę itd., itd., zaczęli tam przyjeżdżać. I to odpaliło jako kurort, i od tego czasu, ponieważ Andaluzja jest bardzo biedna, więc możemy sobie wyobrazić Andaluzję trochę tak jak Polskę, trochę tak jak Polskę w latach 90., trochę tak jak. No Teraz trwa wojna na Ukrainie, no ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że nie ma wojny na Ukrainie, czyli e, jest biedna, więc jest skorumpowana. Więc jak przychodzą duże pieniądze, no to bardzo łatwo jest wziąć łapówkę i pozwolić na coś. I właściwie 70., 80., początek lat 90. to jest taki okres takiego dzikiego developmentu w Marbei, trochę tak jak dziki development w Warszawie w 90. Bo po prostu przychodzili deweloperzy, dawali w łapę i zabudowywali całe wybrzeże. I, e, I przyjeżdżali ludzie z całego świata się tam osiedlić. Na wakacje, a potem się okazywało, że jest ładnie, że jest mikroklimat, że w lecie. Jak w Maladze jest 40 stopni, to w Marbe jest 30. Czy to nie jest bez znaczenia? Mhm. Dlatego, że ona jest otoczona górami. Więc ma taki... Się mijam Ben i się zaczyna zjeżdżać w dół, i nagle się robi chłodniej. Jak na przykład jest taki mega upał i pożary wszędzie itd., itd. Eee, no i tak dalej, tak dalej. No i przez to tam jest wszystko. Oprócz jednej rzeczy. I to jest ta jedna rzecz, której mi brakuje. To znaczy jest każda kuchnia na ziemi, jaką możesz sobie wyobrazić, włącznie z restauracjami gwiazdkowymi Michelin i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, Nobu, ee, Cipriani i tak. Takie też marki jakby światowe. Um, jest e, każda szkoła. Ja nie mam dzieci, ale jeżeli masz dzieci, to jest każdy rodzaj szkoły, jakich chcesz: szkoła brytyjska, szwedzka, francuska, nie wiem, pewnie duńska i tak dalej, i tak dalej. Ja wracałem do Warszawy dwa lata temu w, na święta samolotem cały sam przez Sztokholm i cały samo, samolot był dzieci, dzieci z bluzami, z napisem Svenska, Skolen, Marbeya, e, wracających do domu na święta. Eee, więc jest, jest to. Po drugie, no, do morza jest zawsze blisko, dlatego że z jednej strony ograniczają cię góry, więc jakby no, jest to taki wąski, dosyć pasek lądu pomiędzy górami a morzem. Eee, więc właściwie mieszkasz nad morzem, nawet jak nie, mieszkasz gdzieś bardziej pod górkę, tak jak trochę ja mieszkam. Oczywiście bardziej pod górkę jest taniej niż przy samym morzu. Eee, no i właściwie. No i właściwie to tyle. W sensie to mi wystarczyło. No, chciałem, Pomyślałem sobie tak: Mam dosyć polskich zim, przez 6 miesięcy jest tutaj po prostu masakra. Zmętnie. Masakra, dokładnie. Mogę pracować zdalnie, bo pa pandemia zmieniła kompletnie nasz system pracy i po prostu akurat zmieniłem pracę, więc się, umówi umówiłem się z tym pracodawcą, że, że pracuję zdalnie i zresztą on też wprowadził całkowitą pracę zdalną, bo zrozumiał, że pozbycie się biura e, ogranicza mu koszty. Więc wszystkich przeprowadził na pracę zdalną i myślę, że no, każdy, kto nie wykonuje jakiejś takiej roboty, w której rzeczywiście musi być, bo na przykład nie wiem, rozmawiałem z moim fizjoterapeutą o tym przedwczoraj, że jemu pracuje. trudno by było właśnie pracować zdalnie, chociażby się chętnie wyprowadził. Powiedział, że jakby nie musiał pracować zdalnie, to by był jutro, by go nie było tutaj. I, i co? No? I, I brak tej zimy, możliwość pracy zdalnej... Cena się zgadzała i to, że po prostu nie muszę jeść codziennie makaronu, ale jak chcę, to mogę, bo właściwie jeżdżają tam też zarobkowo i otwierają fenomenalne, autentyczne włoskie knajpy, no bo wiadomo, no, w miejscu, w którym jest takie nagromadzenie pieniędzy, po prostu opłaca się robić biznes, niezależnie od tego, czy jesteś z Indii, nie wiem, z Malezji czy z Warszawy. Mogę tam znaleźć po prostu wszystko to, czego mi potrzeba. Oprócz kultury. Ale Malaga jest 40 minut 65 minut. Zależy, którą drogę wybiorę samochodem oddalona od Marbei, i tam już jest kultura. Tam jest centrum Pompidou, tam jest nie wiem, Muzeum Picasso, jest Muzeum Tysan Bornemisza. Jest. Yy, yy, jeszcze jakiś muzeum, o którym zapomniałem, ale generalnie jest tam na co popatrzeć. A jest wspaniałe muzeum motoryzacji i mody yy, w starej fabryce Tytoniu. I chyba papierosów w związku z tym. Więc, więc ta kultura jest blisko. Do Sewilli jest chyba, nie wiem, około dwóch godzin drogi. Do Granady, nie wiem, powiedzmy Z3. I z Granady kolejne 20 minut w góry. Czyli właściwie w 3,5 godziny jestem w Sierra Nevada i w zimie mogę jeździć na nartach czy na snowboardzie. Oni właśnie. W zeszłym roku otworzyli wyciągi, w które zainwestowali 20 milionów euro tam. Więc wow. A, i międzynarodowe lotnisko z bezpośrednimi mm -hmm. lotami, co myślę, że sprawia, że, że też ci warszawiacy do tej 19 dzielnicy, teraz jak autobusem codziennie latają trzy razy dziennie i ten, ten samolot jest zawsze pełny. I śmieszne jest to, jak, że ceny biletów strasznie urosły. Bo jak zaczynałem latać, to było tak... 300 zł, a teraz poniżej 900 to, to też się nie da. Yy, więc jest pełen samolot i zawsze pełen celebrytów, co jest dosyć za, zabawne, którzy wybierają ten kierunek. Ja się jakby mm, nie, nie identyfikuję. Nie spędzam czasu z Polakami tam. Yy, uważam to za jeden taki, takich paradoksów emigracji, że ludzie emigrują, a potem chcą spędzać czas z ludźmi. Z kraju, z którego wyjechali. E, wydaje mi się, że lepiej się zanurzyć w jakąś lokalność, z tym, że ta lokalność w Barbary no nie istnieje. Znaczy? No właśnie. Więc, e, więc e, no myślę, że na, tam polegała to po prostu na tym, że się poznaje ludzi z różnych miejsc i spędza z nimi czas. To jest w sumie fajne w takim tyglu kulturowym, trochę przypominającym, nie wiem, jakiś londyńsko-nowojorski tylko, że nad morzem, w takiej miniaturce yy Los Angeles, powiedzmy. Mhm. To, jest, to jest to, co mi najbardziej Marbella przypomina. Los Angeles, o, tak. ciekawe. No. Ale mówisz o lokalności, mówisz o tym, że niekoniecznie z Polakami, to jak tobie się udaje nawiązywać te kontakty, relacje? Czy to było dla ciebie łatwe? Czy to jest coraz łatwiejsze? Jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o taką twoją społeczność tam na miejscu? Czy masz takową już? E, więc po pierwsze nawiązałem jakiś tam kontakt z sąsiadami przypadkowo. O. A po drugie, ja tam przyjechałem w którymś momencie dla, na zaproszenie takiego wspólnego mojego znajomego z jeszcze innym człowiekiem, który zajmuje się tym, co ja, czyli samochodami, na konkurs elegancji samochodów zabytkowych, superkarów i hyperkarów, czyli super i hiper samochodów, yy, którego poznałem przy jakichś tam innych okazjach pracowych, i on tam mieszka już chyba od 10 czy 15 lat. I on, dzięki niemu poznałem po prostu różnych ludzi, ludzi stamtąd, ludzi, którzy są trochę stamtąd, trochę z skontynent. Mam kolegę, który jest pół Hiszpanem, stamtąd, pół Australijczykiem. Więc ta, na razie mam ograniczoną społeczność. A, mam tam kolegę, który jest z Arabii Saudyjskiej. Więc. Oni są z różnych miejsc, poznaję ich przez siebie, różnych innych ludzi i tak to na razie działa, No. Eee, no. Ale wiesz co, myślę, że ja mam taką swoją teorię, że o wiele łatwiej jest mimo wszystko nawiązywać kontakty z innymi przyjezdnymi, którzy też mają podobne, nie wiem, potrzeby, czy możesz wtedy dobrać sobie tych ludzi właśnie pod kątem czy jakichś swoich zainteresowań, czy branży, w której pracujesz. Podczas gdy, tak jak mówiłaś o tym, że we Włoszech wszystko jest włoskie i to jest męczące, tak samo właśnie pamiętam, mieszkając w Madrycie miałam takie poczucie, że wiele rzeczy mi się podoba, ale też Hiszpania jest zbyt hiszpańska, no bo wiele mhm. ciężej jest komuś obcemu, topić się i być przyjętym przez lokalną społeczność, która buduje te więzi od iluś tam lat, jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy też tak jak ty są tutaj od nie wiem, kilku miesięcy, kilku lat, mają też zupełnie inną otwartość i inne potrzeby społeczne, nie, nie, nie mają tam całej rodziny, kuzynów i, mhm. i innych znajomych, więc myślę, że właśnie dla mnie na przykład poszukiwanie takich miejsc, które są mieszanką kultur. I różnych ludzi, którzy przemieszczają się w ciągu swojego życia, jest. No, ułatwia to bardzo poczucie się gdzieś jak w domu, że tworzycie sobie taki, taką mozaikę. E, totalnie tak, totalnie tak. I ludzie się mnie też pytają: ha, nauczyłeś się już mówić po hiszpańsku? Mm -hmm. Ja mówię w sumie, no nie, dlatego że jestem w takim miejscu, w którym wszyscy mówią po angielsku. I bo wszyscy są skądś. I moi sąsiedzi są Szwedami, Holendrami, i Holendrami. Y, sąsiadka, z którą się bardzo zaprzyjaźniliśmy, jest. Y, jakby z pochodzenia z Indii, ale urodziła się w Malezji, e, mieszkała w Londynie, mieszka połowę czasu na Malcie, połowę w Marbaii, więc to towarzystwo jest takie bardzo, to jest takie super kosmopolityczne miejsce. I, i dokładnie tak jak mówisz, no, wszyscy są skądś i szukają jakichś tam więzi po prostu z ludźmi, którzy są też z innego miejsca. I, i, i to za tym idzie trochę taka może amerykańska otwartość. Typu... No w końcu Los Angeles, Europę. Trochę tak, trochę tak. Taka typu, że łatwo jest o ten small talk i o to, o to przejście takie, hey, a ty skąd jesteś, o, i, i zainteresowanie, i nawiązanie rozmowy, i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, mam wrażenie, że w Polsce w szczególności, w sensie, ludzie budują dystans do siebie, to było dla mnie zawsze takie szokujące w Stanach, że ludzie mnie zagadują w windzie albo na ulicy, albo. Hej, cześć, O, skąd hmm. masz tę pizzę, którą niesiesz? A, tam kupiłem na rogu. Okej, okay, wygląda bardzo dobrze, dzięki. No, miłego tak. dnia. Masz fajne okulary. I tak dalej, masz fajne okulary, dokładnie. Wsiadasz do windy. O, fajny aparat. Dzięki, to Fuji jakiś tam. Przepraszam, to nie placement, ale <noise> akurat. O, miałem kiedyś taki. A słyszałeś o takim aparacie? Dobra, no i wysiada z windy. To to, papa, miłego dnia. W Polsce, wiesz, starasz się nawet nie patrzeć w oczy ludziom w widzie. Sprawdza, czy ta osoba nie próbuje cię okraść w tym czasie. No nie wiem, czy okraść od razu, <gry> ale wiesz, jak powiesz dzień dobry, to, to czasami jest dzień dobry, a czasami mm -hmm. jest taki typu, czego, czego chcesz. Widzisz to na twarzy wy, wymalowane, jaki dzień dobry. Ehm, więc, e, wiesz, takie podobieństwo z Los Angeles, jakie widzę, to jest przede wszystkim tak. Masz góry z jednej strony, morze z drugiej strony. w, sensie, w Los Angeles to jest ocean. I podobnie możesz spędzać czas, to znaczy możesz leżeć na plaży, jeździć po promenadzie, na rowerze, albo jakimś nie wiem, longboardzie, albo coś w tym stylu, wiem, rolkach, wrotkach. Też są takie wiesz, siłownie na wolnym powietrzu i młodzi chłopcy trenują, i tak dalej, świetnie to wygląda, i plaża w tle, i palmy, i tak dalej. Z drugiej strony góry, w tak samo, ograniczają cię góry z drugiej strony. Potrzebujesz samochodu do wszystkiego, dlatego że to jest taki właśnie dziki development, więc nikt nie pomyślał o tym, żeby była infrastruktura, która to obsługuje. No a w Stanach, wiesz, infrastruktura jest komunistyczna i dla biednych ludzi, więc nie wolno. No, poza Nowym Jorkiem może. No i zresztą słynny case Ilona maska, który wybudował swoje te hyper tunnels, Hyperloop tunnels w taki sposób, żeby metro w LA się nie mogło rozwijać jeden z wielu powodów dla których go nie lubię. Um, natomiast architektura jest podobna. welej, ludzie są zewsząd, welej, ludzie mówią po hiszpańsku welej. Um, I no i tak, no i cały czas jest się w samochodzie i pokonuje się jakieś tam odległości, żeby gdzieś dojechać. Więc to są takie duże podobieństwa. Wcześniej tak sobie żartowałem, że to jest takie LA w miniaturze bez przemocy. No właśnie, chciałam zapytać, co z e, przestępczością i bezdomną. Ale, ale, ale no nie do końca tak jest niestety, dlatego że jest taka gazeta, która nazywa się Surin in English, czyli południe po angielsku, i używam tego jako swojej lokalnej gazety, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. I, i niestety codziennie jest jakaś wiadomość, że odnaleziono ciało osoby X, albo że była strzelanina. Gdzieś tam, gdzieś tam, no bo niestety tam, no to jest takie miejsce, w którym jest bardzo dużo gangsterów. Głównie w zachodniej Marbeii, Puerto Banus, Benahavis, Nowa Andaluzja i tak dalej, i tak dalej. No ale to tylko dlatego, że Maroko jest bardzo blisko i to jest po prostu przerzutowy kanał Malaga, Marbeja i tak dalej. I oni potem samochodami na kontynent rozważą te wszystkie dragi, które tam tamtędy przerzucają. Czytałem o tym taki duży artykuł w Guardianie, oczywiście w takim trochę alarmistycznym, Guardianowym, lewicowym tonie, yy, który to tak maluje, jakby tam się prawie nie dało wyjść na ulicę. Mhm. Yy, ja tych gangsterów nie widuję tak opisanych jak w tym artykule. Yy, w tym artykule ten dziennikarz napisał, że na przykład łatwo jest ich poznać, dlatego że mają, nie wiem, pięć, sześć telefonów komórkowych zawsze przed sobą położonych na stole i to jest taki kod. Po którym wiadomo, że to jest ktoś zaangażowany w jakieś nieczyste mm -hmm. interesy. W życiu nie widziałem osoby z tymi pięcioma, sześcioma telefonami komórkowymi i nigdy nie, ale jako żeby odczytać, jakby ten kod, że, że to jest osoba w jakiś nielegalny proceder zaangażowana. Natomiast no, sporo jest mięśniaków z tatuażami bardzo opalonych, w bardzo obcisłych koszulkach. Tylko, że no, jednym z takich mięśniaków jest pan Łukasz, który wykonuje prace remontowe też u mnie. Yy, więc jakbym jest, go niegroźny. Pewnie, jest niegroźny i bardzo miły, i pewnie jakbym go zobaczył w knajpie, to pomyślał, taki może gangster. No. Ale jednak nie gangster, bo przyszedł i zainstalował mi lampę. No. Więc, ym, więc wierzę w to, co przeczytałem w Guardianie. Do pewnego stopnia na pewno jest to prawda. Widzę obławy policyjne. Yy, Guardia Civil yy, na jakichś tam rondach, mini-rondach zatrzymują. Drogie samochody, i zazwyczaj z tych samochodów wysiadają tacy młodzi chłopcy z czapką Multilogo Gucci i Kołczanem Prawilności Multilogo Louis Vuitton, przewieszonym przez koszulkę Gucci i ich tam trzepią, więc myślę, że to są ci kurierzy, tak sobie to wyobrażam. Natomiast no i czytam w tym Surin English, że tam od czasu do czasu ktoś do kogoś strzela. No ale ja nic nie widziałem. I, i, i generalnie trzymam się wschodu mhm. i na wschodzie jest zupełnie inny klimat niż na zachodzie. Na wschodzie jest rodziny z dziećmi, psy, emeryci. Super przyjemnie. I w ogóle jest według mnie ładniejsza ładniejsza ta wschodnia Marbeja niż ta zachodnia. I teraz jak mówimy Marbella, to trzeba mhm. sobie wyobrazić tak jak Warszawa albo Greater London, albo, albo LA. Że to jest takie... Ponadmiarę rozciągnięte, i że moja dzielnica, czyli Elwiria, właściwie mogłaby być oddzielnym miasteczkiem i nic by się nie stało. Mój tata mieszka w wesołej w, pod Warszawą i to jest dzielnica Warszawy i zawsze się śmiejemy jadąc przez takie pola z takimi typowymi polskimi jakiś tam skład złomu, coś tam, takie krzaki i, 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 są te, i taka droga na przykład w prawo szutrowa i samochód jedzie się tak za nim kurzy, i, ale ta droga jest oznaczona tą niebiesko-czerwoną tabliczką Warszawa i chodzi warszawski autobus, bo alternatywą dla Wesołej było przyłączenie do Mińska Mazowieckiego, nikt tego nie chciał, więc jest to normalna dzielnica Warszawy, chociaż jakby to pokazać Paryżaninowi, to by się pewnie złapał za głowę i powiedział, ale jak to jest Warszawa w ogóle, gdzie, gdzie ta Warszawa? No, więc Marbella jest bardzo podobna. Ale to jest ciekawe, bo ja, kiedy myślę o Marbei, byłam tam przez chwilę dosłownie mm -hmm. przyjazdem, też nie jest to miejsce, na którego tam odwiedzam bardzo dużo, uczę się, uczę się od, od ciebie, ale mam wrażenie, że w naszych wyobrażeniach jest to raczej mała miejscowość nadmorska. Po pierwsze, a po drugie, wokół której istnieje dużo takich stereotypów i opinii. Właśnie, jakoby jest to miejsce trochę. Ja teraz będę rzucać bardzo dużymi takimi skrótowcami, możliwe, że to są mity, ale kiedy myślę Marbeje, czy zapytam kogoś o marbeje, to ta osoba powie, że drogo, bardzo dużo. Ludzi ociekających bogactwem, trochę tandetnie, mm -hmm. yy, mało klasy. Mm -hmm. I jak powiedziałeś o tym Dubaju, że Dubaj nie, a jednocześnie rzuciłeś hasło, że sztuczne miasto, się sobie w naszych głowach może być tak, że klasyfikujemy sobie te dwa miejsca w podobnej kategorii. więc bardzo, jestem, jestem ciekawa, co ty to to? To jest słowo, nie, To jest bardzo słuszne. Dubaj nie, bo Dubaj to jest jakby jeszcze 2-3-4-5 kroków dalej. Mm -hmm. W sensie już jest kompletnie sztuczne, jest pustynia, nic tam nie ma. Poza tym, co zbudowano tam, nie wiem, w ciągu ostatnich. To jest, jest tak sztuczne, że nawet nie udaje, że, że nie jest sztuczne. W, w tym może jest jakiś urok. To znaczy, znowu zrobię porównanie do Los Angeles. Byłem w kilku miejscach w Stanach, i e, moja koleżanka z Nowego Jorku kupiła mi książkę e, The Fountainhead, czyli po polsku tytuł to jest: Jaki? Ein Rand. Tak, e, Książka. Ona była hardkorową, hardkorowo pochwalała indywidualizm i była strasznie antysocjalna, antykomunistyczna, anty uważała, że wszystko co wspólne jest złe, i, a generalnie umarła w przytułku yy, za pieniądze podatników, więc jest w tym pewna, pewna ironia. Yy, zaraz sobie spróbuję przypomnieć polski tytuł, i tam było dużo o architekturze. Ja i była też tak, takie typowe modernistyczne myślenie, to znaczy zero nawiązań do historyzmu i tak dalej, i tak dalej. I czytałem tę książkę, i odwiedziłem Nowy Jork i odwiedziłem San Francisco i miałem takie poczucie, nie byłem w Bostonie nigdy, yy, a chciałbym, i miałem takie poczucie, że, że ta Ameryka pełna tego takiego przeskalowanego, sztucznego, pałacowego detalu w fasadzie, tylko bo z boku i z tyłu budynków nic nie ma. Jest, jest tak, taką jakąś dekoracją, jakieś wyobrażenia o Europie, jakichś ludzi, którzy nie mieli gustów, bo byli z dołów społecznych, uciekali, nie wiem, przed zarazą ziemniaczanów z Irlandii albo coś w tym stylu i, i, i się tam strasznie dorobili, no bo jednak jest to, jest to kraj możliwości. Myślę, że nadal to jest super w Stanach, że czymkolwiek chcesz być najlepszym, to możesz być tym w Stanach, podczas gdy w Polsce, chcesz być najlepszym naukowcem, na przykład, to nie możesz być najlepszym naukowcem, bo nie ma pieniędzy. Um, i to wszystko na mnie zrobiło takie wrażenie duże, ale jakieś takie trochę negatywne. W sensie takim... Masz na myśli wszystkie te trzy miasta w Stanach? Czy... Nowy, Jork, Nowy Jork i San Francisco? Mhm. Że to wszystko jest strasznie brzydkie i kiczowate, tak naprawdę. Że my mamy takie romantyczne widzenie Jezu, tego, tak. bo widzieliśmy to na filmach Na filmach i każdą ulicą idziesz i ci to coś przypomina i nagle są te drzwi Carrie Bradshaw i stoi kolejka influencerek i innych... Jakiś tam turystek, które sobie robią tam zdjęcie na tych schodach. Albo, nie wiem, no jesteś na planie filmu Spike Lee, albo itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i nie wiem, no nawet te Painted Sisters w San Francisco z czołówki pełnej chaty. Te, kolorowe te, domki. kolorowe domki i tak dalej są takie, że o Boże, oglądałem, oglądałem ten, ten sitcom jak byłem mały. Natomiast jak się przyjrzysz wszystkiemu hmm. w detalu, to to jest naprawdę taki Uf, najbardziej hardkorowy polski wiejski gargamel z kolumienkami, lwami tak. i Bóg wie, czym jeszcze naładowanym na tę fasadę. Nic nie ma sensu. Starożytny Egipt dotyka się z Ardeko, dotyka się z klasycyzmem i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale też wykonanie, zależy przerwa, bo ja zawsze mówię, jest, że w Stanach jest wszystko stare i brzydkie. My po prostu <laughs> trzeba tam pojechać, żeby to zrozumieć. Żeby to zrozumieć, <laughs> dokładnie. No. I, I tak naprawdę w ogóle mieliśmy rozmawiać o Marbei, ale też chciałem zrobić taki komentarz, Jasne. że nigdzie w życiu nie doświadczyłem takiej biedy ludzi jak w USA. Mam naprawdę widać tam, że ludzie są bardzo biedni i mają przerąbane. Są też bardzo bogaci, oczywiście, ale są biedni strasznie. Ale nawet wiesz, też patrząc na piękne domy na wybrzeżu w Kalifornii, one mhm. na zdjęciu wyglądają wspaniale. Mhm. I z bliska, oczywiście, zgodnie z teorią starej Brzydki, ale przede wszystkim już takie rozwalające się. Mhm. Wręcz masz wrażenie, że jak dotkniesz, to on się rozsypie. One też tam są budowane tak pod kątem trzęsień ziemi. Ja też wiem, że to dlatego tak. też nie są tak solidne te, te zabudowania. Ale mimo wszystko jest to spore rozczarowanie, więc ja na przykład mam y, różne bardzo doświadczenia w różnych miejscach, w sensie, zarówno w San Francisco, jak i w Los Angeles, więc nie wsadziłabym do jednego worka może tych dwóch miast. Ale jak powiedziałeś właśnie o, y, o Marbei w kontekście LA, to mi się zapaliła, wiesz, taka lampka ostrzegawcza, bo ja lubię Los Angeles za pewne rzeczy, ale jednocześnie mhm. jest to miejsce... Mm, które nie woła do mnie, ale super się tu żyje, tak? Tylko właśnie jest ta bieda, jest mhm. ta przestępczość. Mhm. Jest dosyć wątpliwa estetyka w wielu miejscach. Chociaż są piękne miejsca, to raczej mhm. powiedziałabym, że jest to miasto, które mocno rozczarowuje wizualnie kiedyś tam wjeżdża i odkrywasz, że trzeba sobie ładne miejsca poznajdować. Mhm. Więc myślę sobie, czy Marbeja jest tym, LA z tych dobrych rzeczy, albo właśnie taką bardziej jakościową wersją tego miasta. No i właśnie do tego zmierzam. I dlatego była ta gigantyczna dygresja mhm. amerykańska. Bo ze wszystkich miejsc, jakie widziałem w Stanach i byłem też w Austin, byłem w Nashville i w różnych miejscach byłem, ja lubię LA. Mhm. Dlatego, że LA jest autentyczne w swoim pomieszaniu, hardkorze, rozwaleniu się po, nie wiem, jakichś po prostu tysiącach kilometrów kwadratowych, dzielnic bogatych biednych różnych takich, że po prostu w nocy nie wchodź i takich, że wszystkie ulice są prywatne i wszystkie trawniki są wystrzyżone i, chodzi, i jeździ ochrona i tak dalej. Lubię je. Uważam San Francisco, Nowy Jork i te pozostałe miejsca za y, nieudane kopie przeskalowane rzeczy, które są w Europie, mhm. które były w Europie, które emigranci ze sobą przywieźli i próbowali jakoś odtworzyć. I udało im się to w różnym stopniu. I dla mnie Ameryka roz, do, nabiera dopiero rozpędu w momencie, kiedy rozumie, że jest Ameryką, a nie Europą, i zaczyna robić swoje rzeczy. I zaczyna robić właśnie zajebistą, modernistyczną architekturę, jakiejś Study Houses e, w Los Angeles, b, 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 architektów żydowskiego pochodzenia, którzy nie wiem, uciekli przed ma, ma, machiną nazistowską, itd, i tak I zaczyna robić. Rzeczy może nie do końca też ładne, ale przynajmniej autentyczne. I na przykład, nie wiem, no na Abbott Kini nie jest jakoś super ładnie. Wiadomo, ja że to jest taka modna ulica ze sklepami itd., dalej. ale coś w tych prostych klockach, pawilonach, w hmm. których są te wszystkie sklepy, jest takiego właśnie autentycznego i fajnego. I trochę lubię to w Marbei, że yy, ona jest taka pomieszana pomieszanie z, z poplątaniem od klocków przez jakieś inspiracje marokańskie, w architekturę andaluzyjską itd. itd i częściowo to jest sztuczne, ale jest to jakieś takie autentyczne dla tej Marbeji. W sensie i dlatego ja się tam dobrze czuję, że ona pozornie może dla kogoś się wydawać, że ona coś udaje, ale ona niczego nie udaje, bo ona taka jest. Ona nie odtwarza żadnej... Ona nie odtwarza nic jakby w sposób taki, który, który mi się wydaje jakiś niehomogeniczny, przeszkadzający yy, i... i i, I nie wiem, i, i taki, że moje jakoś ciało to, to maksymalnie odrzuca. I teraz zapomniałem, jakie było pytanie Twoje. Weszliśmy chyba od tego ale, porównania ale też z A, i zaczęliśmy rozmawiać o tym Dubaju. I ten Dubaj niby też można by włożyć w tę kategorię, że on jest taki, jaki jest i już. I rzeczywiście jest taki, jaki jest w wieżowce, 19-pasmowe autostrady i tak nic nie ma sensu. Ktoś miał jakiś kawałek lądu, lądu, ktoś miał jakiś kawałek ziemi gdzieś tam i nagle tam stawia osiedle i ono nie jest do niczego podłączone, nie ma kanalizacji i, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale sobie jest. Natomiast tam ja już bym nie mógł, bo to już jest jakoś tak zbyt oderwane od tego, czego ja potrzebuję. Jest jakoś jeszcze ileś tam 10 poziomów, nie wiem... Tej no sztucznegości wyżej I, i, też jest za, i też na pewno jest za gorąco, za gorąco jest w lecie. I, a ta Marbeja jest jakimś takim dziwnym, w dziwnie siedzi w jakiejś takiej równowadze pomiędzy, pomiędzy tym, co stare, tym, co nowe, tym, co sztuczne, tym, co powstało w latach 60., tym, co powstało w latach 70. I, 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 i części, które są brzydkie, nagle się stają ładne, bo się na przykład ciekawie starzeją. Jest na przykład taki wieżowiec w Rio Real, który wygląda jak jakiś Caracas z lat 70., jedyny wieżowiec w całej Marbei, który siedzi po środku prawie pola golfowego, więc bardzo dużo zieleni wokół palmy. Ja go wizualnie kocham. Jest po prostu biały, otoczony balkonami, bardzo ładne ma proporcje. No i teoretycznie, komuś może się wydawać, jak o tym opowiadam, że to jakiś ohydny pomysł postawić wieżowiec w miejscu, w którym nie ma wieżowców. Wśród zieleni, ale on wygląda jakoś niesamowicie bajkowo. I mam wrażenie, że jestem na planie, nie wiem, narkos, jak na niego patrzę i że zaraz wybiegnie z niego Pablo Escobar w hawajskiej koszuli. S są takie poligono industrial, czyli fantastyczna rzecz w Europie, że wszystkie rzeczy związane z usługami, magazyny, warsztaty i tak dalej muszą być w jednym miejscu samo we Włoszech to samo, hmm. we Francji to samo, w Anglii, a nie gdziekolwiek. Tak jak w Polsce warsztat może być w domu twojego sąsiada, jak mieszkasz w tej wesołej, jak, tak jak mój tata. I tam się czuję totalnie jak na planie znowu Narcos Mexico, bo tam wygląda jak Meksyk. I no i nie wiem, no i jakoś nie potrafię tego uzasadnić, może hmm. jakoś bardzo dobrze, ale nic się tam nie zgadza, ale wszystko się tam zgadza. I Welej mam podobne wrażenie. I, I tak dobrze, użyję takiego porównania, może mało poprawnego politycznie, ale są ludzie, którzy mają nadwagę. I niektórzy noszą swoją nadwagę tak ekstra, że są piękni, a niektórym ta nadwaga przeszkadza. I Marbella jest takim miastem z nadwagą, <noise> które jest mega atrakcyjne z tą swoją nadwagą. W sensie, pewnie bym wolał, jakby tam było mniej billboardów, pewnie bym wolał, jakby. Nie wiem, niektóre rzeczy wyglądały inaczej, ale jakoś to tworzy taką zgrabną całość, że jest fajnie. Zresztą ja wspomniałeś to przed naszym nagraniem. Nie wiem, czy mogę się do tego odnieść, Możesz. ale zakładam, że tak, że to, to nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia z Więc ja jestem ciekawa, czy to jest tak, że. Coś tam się takiego, nie wiem, wydarzyło, czy coś się w tobie wydarzyło, że nagle zaklikało i zrozumiałeś, że tak, to jest fajne miejsce do życia? No bo jeżeli nie podobało ci się od początku, to jednak coś skłoniło cię, żeby dać szansę temu miejscu. Te, te wszystkie wątki się łączą w tej odpowiedzi, myślę. Bo, bo tak, pojechałem na wakacje dawno temu tam i pojechałem do okolicy Malagi yy, i zwiedziłem sobie właśnie Grenadę, zwiedziłem sobie Malagę. I, I tam jest tak europejsko-historycznie, autentycznie, st staro, ładnie, kamienice. Wsi nie cała Malaga jest ładna, bo oczywiście jest też bardzo dużo bloków takich typowo hiszpańskich, jak w Madrycie, tak, takich z czerwonej cegły, bardzo małe okna i, i tak dalej i tak dalej. Pranie się wszędzie No Jest to też duże miasto. No duże miasto hiszpańskie, no ale tak jakby ta Starówka, port... Yy, w ogóle uwielbiam określenie Starówka, to takie też polskie, polskie określenie stara część, stare dzielnice z kamienicami port są bardzo ładne i, i potem z moją wtedy ówczesną dziewczyną powiedzieliśmy sobie no dobra, to sprawdźmy tę Marbeje, gdzie ci wszyscy milionerzy mieszkają i pojechaliśmy tam i tak bardzo nam się nie podobało, no tu nic nie ma no. w sensie jest stara część, ale jest szczelnie zabudowana blokami dookoła dosyć taka turystyczna jak warszawska starówka a reszta no nie potrafiliśmy się zupełnie tam poruszać tak, żeby znaleźć te wszystkie smaczki, które teraz ja bardzo lubię. I, i co się stało? I stało się to, że minęło dużo czasu i ja trochę właśnie dorosłem i przestałem marzyć o tej willi w Toskanii, tylko zacząłem myśleć bardziej pragmatycznie. Poza tym byłem trzy razy w międzyczasie w LA i jakby też te odniesienia jakby przeprogramowały mi mózg, co jest spoko w Los Angeles, co jest spoko w Marbei. Yy, I jak to się jakby... Jak to wpływa na mnie, na moje samopoczucie, na mój nastrój, etc. etc. W sensie to, jak miasto działa, jak wygląda, czy jest jednak sporym miastem, w którym wszystko jest tak, jak wspominałem, plus pogoda, itd. itd. Nie rozważałem wcześniej tych rzeczy, byłem tam tylko na wakacjach. Do tego, w porównaniu z Malagą, to jest takie średniej wielkości miasto oczywiście, mhm. w związku z czym poza sezonem nie ma korków, jest gdzie zaparkować. I w sezonie masakra, bo chleb się jedzie 50 minut, stoi się w korku, ale to wtedy lipiec, sierpień należy stamtąd uciec. Yy, I gdzieś tam yy, zacząłem doceniać różne. Nie wiem, czy to jest tak, że człowiek się staje jakimś takim snobem, ale zaczyna. przestaje zwracać uwagę na to, co jest tak ewidentnie piękne, a zaczyna zwracać uwagę na to, co jest ciekawe. Yy, i wygodne. I wygodne też, zaraz do tego dojdę. I, i na przykład ludzie mówią, że Ateny są strasznie brzydkie, yy, a ja na przykład Ateny lubię, bo wszystko mm -hmm. wygląda jak bym się przeniósł do jakiegoś filmu z lat 70 o agentach Mossadu, którzy szukają nazistów i, i ich zabijają. Jarek Bana tam biega. Przepraszam, że tyle od 10 filmowych, nie wiem, czy to, że jest, tak, czy to jest tak, dobre, okay. ale... ale nie wiem, no, Grecy nie mają pieniędzy i mogą tylko wypłacić jeszcze po kryzysie ileś tam z bankomatu i nikt tego nie odnawia, więc jest tam taka fajna patyna na tych wszystkich budynkach biurowych. Nie budują żadnych nowych, bo nie mają pieniędzy, która sprawia, że ja się tam jakoś tak przenoszę w czasie i się bardzo dobrze tam czuję. To jest wszystko brzydkie dla turysty, co nie jest bardzo stare, tam Akropoli i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie to jest fantastycznie fascynujące. I. I jakoś tak dorosłem do tego, żeby doceniać te dziwne rzeczy, te dziwne rytmy w architekturze, te dziwne budynki, te jakieś, yy, nie wiem, budynki, apartamenty przeznaczone dla turystów, które tam powstały właśnie w latach 70. czy 80. I, i teraz mi się tam podoba, o zgrozo. Mhm. Yy, a wcześniej myślę, że się bardziej fokusowałem. Na to, co jest tak ewidentnie piękne. To jest trochę tak jak, nie wiem, jak ci się rozwija gust muzyczny. No nie? I albo nie wiem, zaczynasz od Beatlesów. Albo filmowy. Albo filmowy. Zaczynasz od Beatlesów, a potem nie lubisz Stonesów, bo na przykład jest za dużo bluesa, a nie rozumiesz bluesa, bo jeszcze blues dla ciebie jest nudny, bo masz, nie wiem, 15 lat, jesteś za młoda. A potem dopiero odkrywasz bluesa i zaczynasz rozumieć, co robili był Jaggerski z Keithem, Richardsem muzycznie. Taki najprostszy możliwy przykład. A ci bitaliści są tacy bardziej rytmiczni, mają takie piosenki typu la la, la" więc to jest jakby łatwiejsze mm. dla, nie wiem, siedmiolatka w przetrawieniu. Yy, I podobnie według mnie z rzeczami wizualnymi, co nie? W sensie masz fascynację, yy, nie wiem, malewiczem, kandyńskim, miro, i, i wiesz, tebo, tego typu sztuką jakąś taką niefiguratywną, abstrakcyjną suprematystyczną, czy, czy, czy nie wiem. A w ogóle to zaczynasz od Salwadora Dali, bo to przypomina komiksy i jest takie niesamowite. A potem po prostu nie możesz na to patrzeć i na przykład yy, zaczynasz się interesować w muzeach sztuką średniowiecza, która wcześniej nigdy w życiu cię nie mm -hmm. zainteresowała, bo jest, no wiesz, prymitywna, nie umieli rysować w perspektywie, wszystko jest płaskie, wszyscy są prawie jak na hieroglifach bokiem, yy, a tak naprawdę dopiero później zaczynasz doceniać kunszt Tamtych artystów, yy, ale musisz sobie wyrobić pewne spojrzenie i pewien gust, i jakby oswoić się z tamtymi rzeczami, które teraz dla Ciebie są takie oczywiste i są nadal genialne, oczywiście, ale nie, nie podniecają Cię już tak jak Twoje nowe, nowe odkrycia. I myślę, że trochę tak jest też z miejscami w jakiś taki dziwny sposób, że im jesteś starszy, tym, tym bardziej doceniasz inne rzeczy. Bardzo to jest ciekawe. To jest fajna refleksja, możemy zupełnie filozoficznie do tego podejść, ale może też tak jest, że my jako młodzi ludzie bardzo liczymy na to, że istnieje jakieś miejsce, które jest perfekcyjne, gdzie wszystko się zgadza. Też jak mhm. dojrzewasz jako człowiek, zdajesz sobie sprawę, że no właśnie świat jest tym. Los Angelesowym chaosem, pomieszaniem, mhm. poplątaniem, jak akceptujemy tą mnogość wątków i, i, i sprzeczności, to zaczyna nas to bardziej kręcić. Ja też myślę, że w kontekście podróży, czy na przykład mojego osobistego poszukiwania gdzieś tam swojego miejsca na świecie przez lata, to zaczęłam ym, z ogromną radością podchodzić do miejsc, które mi się nie podobają. I to było bardzo ciekawe właśnie teraz, podczas mojego ostatniego wyjazdu, gdzie jakieś miejsce absolutnie mnie rozczarowało wizualnie. Mhm. Ale to absolutnie nie wpłynęło na moje samopoczucie. Ja nie, miałam, ja nie czułam się rozczarowana tym wyjazdem. Ja, ja nie, nie chciałam stamtąd wyjeżdżać, żeby zmienić otoczenie na coś, co będzie bardziej w moim stylu. Tylko myślałam sobie, o, ale to jest fajne, że mi się to nie podoba. Dlaczego mi się to nie podoba? Mhm. A może to nie musi być po prostu ładne? Może właśnie to, że to jest ciekawe, inne, jest fascynujące. No i wiesz, z, drugiej, z czwartej strony, czy tam nie wiem, którą wymieniam, no trudno, żebyśmy przez całe życie ch też chcieli tego samego i tak samo się jarali tymi pięknymi budynkami. Nie wiem, w Paryżu, dajmy na to. Dokładnie Paryż mi się skojarzył, bo Paryż jest dla mnie takim idealnym miastem. W takim znaczeniu, że tam wszędzie jest pięknie. Mm -hmm. I też myślę, że to jest kwestia indywidualna, ale też ciekawie jest, zapewne ty masz to doświadczenie, obserwować po sobie, jak ciebie satysfakcjonują już inne rzeczy, na przykład, których oczekujesz od swojego otoczenia czy od miejsca, w którym mieszkasz. Nie? Zgadzam się z Tobą, jakby w 100%. W sensie to brzydkie miejsce też może stymuluje Cię intelektualnie, i to jest też. Dosyć ciekawe. Paryż jest najgorszym możliwym przykładem, dlatego że Paryż jest przedziwnym miastem, który, które nie ze mimo że mogło. Mm -hmm. Ja na przykład nie lubię Krakowa, bo mam wrażenie, no nie, że nie. jest. Byłem bo... też szeptem, ale. Nie, nie, no, nie lubię Krakowa, nie lubię czeskiej <laughs> Pragi, bo ja mam wrażenie, że tam jest takie muzeum, taka Cepelia, <laughs> taki mm -hmm. skansen, że tam nic nie może powstać kreatywnego. Zawsze jechałem do Pragi, sądziłem, fajnie, Moscow, bla, 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 tutaj jest ten zegar. Eee, I i świetnie, ale wracałem do Warszawy i czułem, że tu się oddycha, mimo że to jest brzydko, mm. billboardy, ludzie są niemili itd., itd., bo tu jest jakiś ferment. Tak. Jeszcze przed y, dubletem rządów PiSu miałem taką nadzieję, że, że tu jest jakiś taki ferment, że może być tylko lepiej, że ta mm. Polska się może tylko rozwijać w dobrym kierunku i że my z tej brzydoty zrobimy jakiś atut. I robimy w sumie oddolnie, mimo że nam przeszkadzają, no teraz akurat sytuacja polityczna się zmieniła. Swoją drogą. Częściowo ja też wyjechałem przez to, że się zdobowałem się, poczułem, że po raz pierwszy, jak byłem młody, i byłem na studiach i byłem w liceum, i potem zaczynałem swoją karierę, to czułem, że mogę się tylko rozwijać wraz z tym krajem. A jak zobaczyłem, że ten kraj chce się zwijać, że większość ludzi ma ochotę hamulec i do tyłu. Do prawie stalinowskich różnych pomysłów komunistycznych, bo to są rzeczy, które, nie wiem, Jarek Kaczyński pamięta najlepiej i wtedy pewnie czuł się szczęśliwy i wtedy go brat żył. I, i, I wydaje mi się, że on by chciał takiego regresu, bo sobie myśli, że może wtedy wreszcie coś poczuje, co nie jest tylko jakąś pustką, rozczarowaniem i, i wiesz, i, i jakimś ogromnym bólem, który on musi przeżywać codziennie. No myślę, że to jest głęboko nieszczęśliwy człowiek. Um, to pomyślałem, że mnie no, ja już z tą przestrzenią energetycznie, że użyję takiego może wzniosłego Czemu? wyrażenia, którego, za którym nie przepadam, Nie jestem jak, jakąś nawiedzoną osobą, która, która wierzy w, wierz w energię, czakry i takie różne rzeczy, że mnie z tą przestrzenią energetyczną pomiędzy po prostu Odrą a Bugiem, dobrze mówię, nic nie łączy. E Oczywiście łączy mnie rodzina, wspomnienia, moje korzenie i tak dalej. I okazuje się, że nie jest tak łatwo stąd wyjechać, nie da się odciąć. I ja w sumie wracam teraz tu z przyjemnością, ale tak. dlatego pewnie, że mam alternatywę. No. I też dlatego, że już nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I znowu czuję jakiś taki promyk nadziei, że jesteśmy z w, w Europie i głowy nam się otwierają, a nie zaciskają. Eee, i, eee, i, I Paryż właśnie, wracając do Paryża, Paryż jest jakimś takim przedziwnym zaprzeczeniem, bo jest cały przepiękny, nawet w miejscach, które, no dobra, w miejscach, które są naprawdę niebezpieczne, typu Lady Fon, nie La tylko e, przepraszam, saint denis e, no to tam nie jest ładnie, są blokowiska i f, tak dalej, Francuzi sami sobie to zresztą zrobili, że tam umieścili po prostu takie strefy getta i, i teraz mają z nimi problem. E, natomiast no, Paryż jak jakoś dla mnie ja może go idealizuję, bo ja w nim nigdy nie mieszkałem. A mam tam tylko ciocie. Ale jest dla mnie i, i myślę, że to będzie w ogóle następne miejsce, w którym będę chciał kupić mieszkanie. Mhm. Tak między nami mówiąc takie małe preview. Jest dla mnie takim miejscem, które jest piękne, a jednocześnie nowoczesne. Mhm. Ale jest stare. I to Ale jest hit. stare. I dzieją się tam świeże rzeczy. Zmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, o tym, że w Polsce się dużo kopiuje, że mhm. dużo jest, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, Absolutnie, każdy to widzi, tak. że jak jest jakiś trend za granicą, to za rok się pojawia w Polsce. W Paryżu powstają rzeczy świeże, które potem się kopiuje w Polsce, ale też się kopiuje w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakiś w ogóle oksymoron, bo on by mógł powiedzieć, my tylko, jak Florencja, my tylko odcinamy kupony, jesteśmy piękni, tutaj proszę turystów kupować koszulki, I love Paris, czapeczki, i nie będziemy co nic też robili, się dzieje? Co też się dzieje jednocześnie, a jednocześnie jest tam silnik biznesowy, yy, kreatywny, artystyczny, modowy, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej, który po prostu ma gaz do podłogi i, i, i jedzie do przodu. No. No tak, ale też myślę sobie, że Paryż architektonicznie nie jest aż tak stary jak te miejsca, które wymieniłeś, nie wiem, czy Praga, czy. Czy Kraków? nie? że Ja ostatnio, to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo miałam taką refleksję, bo moje przyjaciółki w Talinie tutaj dygresyjnie, mm -hmm. i mówiła mi o tym, że ja nie cierpię z Jak wspominam to z szkoły, gdzie były wycieczki, wiesz, mm -hmm. jakieś tam zielone szkoły, było za każdym razem z Ja czułam się tam bardzo jakoś niekomfortowo i chodziłyśmy po tej sterówce, już byłam kiedyś w Unii w tej Estonii, mówię, do nie słuchaj, no to jest bardzo ładnie, Jakby ja doceniam, to jest ładne, ale to ja się źle czuję w w tym otoczeniu, czy tutaj, czy byliśmy kiedyś, właśnie w Rydze, czy jak byłam w Wilnie, czy właśnie mhm. ten, y, też w Pradze byłam kiedyś, jak byłam, jak byłam dzieckiem i podobne uczucia mam w różnych starszych miastach w Polsce, więc mhm. zaśmiałam się, bo myślałam sobie, Zamość. że tak, że, mam, że, że potrafię dostrzec to, to piękno, ale absolutnie nie. Ja się czuję tam, jakbym się cofnęła w czasie i to nie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, nie ma tam tego progresu właśnie w powietrzu. Paryż ma, jest na pewno fenomenem pod wieloma względami, ale jednak ta architektura też jest. Młodsza, więc może on, może on się jeszcze zestarzeje. No, tego nie wiem, ale też jestem, też jestem fanką. Ja tam mieszkam przez kilka miesięcy i Paryż nigdy nie dał mi takiego poczucia, że właśnie żyje historią albo mm -hmm. żyje z turystami. Więc no, czekam w takim razie wiesz, na, na naszą kolejną rozmowę o Paryżu za jakiś czas. No pewnie, pewnie, bardzo chętnie. Nie no, Paryż nie żyje z turystami. Paryż, jako oksymoron, najchętniej by się turystów pozbył. To znaczy, ma taki miłosno-nienawistny stosunek do turystów. To znaczy. Jesteś turystą, więc przynosisz pieniądze, więc dobrze, przyjeżdżaj. Ale cię nienawidzimy, po cichu. I w ogóle, jeszcze I wiemy, nie... że i tak będziesz przyjeżdżał. Ale wiemy, że i tak będziesz przyjeżdżał. Ale ci damy do zrozumienia, jak będziesz kupował croissanta w piekarni rano, że nie jesteś stąd. Więc yy, to jest też bardzo ciekawe i... Ten mindset paryski i wszyscy zawsze mówią, że oni są strasznie niemili tak, i tak dalej. I tak ale dalej. wręcz nawet widzisz, ludzie jadą i oczekują, I tego, i oczekują, że ta obsługa będzie niemiła. Myślę, myślę więc... że ta obsługa wie, Pali... że. Oni tak, tego o Boże, typowy Paryż. no Znowu była ja niemiła. Jest, jest, to, jest to marka osobista Paryża. Ale bo właśnie mówisz o tym Paryżu potencjalnie, jesteś teraz w Marbei mhm. częściowo. Czy widzisz Marbella jako takie miejsce, gdzie zawsze będzie jakaś tam kotwiczka twoja, czy też postrzegasz to miejsce jako takie tranzytowe i w ogóle jak z Twoich obserwacji to wygląda, jeśli chodzi o mieszkańców Marbei? To są ludzie, którzy przyjechali tam na jakiś projekt, czy właśnie przyjechali tam, bo są dobre szkoły, czy zostają tam potencjalnie, wiesz, na, na emeryturę? Eee, nie mogę, jakby Ci pewnie powiedzieć, co myślą sobie wszyscy. No pewnie. Natomiast. Eee, dla mnie to jest tak. Po pierwsze, tak jak mówiłem, można, mogłem tam kupić, mogę tam być w zimie, kiedy tu jest strasznie. I ponieważ mamy wojnę za wschodnią granicą, to sobie oczywiście pomyślałem pragmatycznie, tak jak wszyscy ci Polacy wymienili w artykule w gazecie wyborczej, że to jest daleko. I że jak się tak zastanawiałem, jak wybucha wojna i czytałem oczywiście wszystko, i skrolowałem Newsy i tak dalej. To, że y, oczywiście w Polsce mówili, co zrobi premier Morawiecki, że tutaj a ten to zrobi coś tam, że Macron rozmawiał z Putinem, że Boris Johnson wtedy wysyła na Ukrainę y, broń, że Biden oczywiście robi coś tam, że Olaf, jak on się nazywa, Scholz, Scholz? Mm -hmm. Olaf, y, że, on, że Niemcy robią niewystarczająco dużo, a że Włosi to coś tam, coś tam. I jakoś tak skanowałem te newsy i zobaczyłem, że nikt nie mówi o tym, co robi Hiszpania. Nikogo to nie obchodzi. To gdzieś tak daleko, że w ogóle do centrum Europy w ogóle się tym nie interesuje. Ona jakby nie ma głosów na tej politycznej arenie w tym, co się przedostaje do tego przekazu newsowego. No już prędzej bym się dowiedział, co premier Grecji powiedział, mhm. chociaż też nie, niż yy, co się dzieje w Hiszpanii. I Hiszpania to jest taki śmieszny kraj na jakichś takich dziwnych peryferiach, że my nawet nie za bardzo wiemy, co tam się działo w trakcie II wojny światowej, no wojna domowa, ale jakby przez to, że oni mieli tam swoje problemy, to w ogóle w tym takim teatrze wojennym, tego, czego my się uczymy, alianci, oś zła, i tak dalej, i tak dalej, to oni są gdzieś tam, z tym generałem Franco, gdzieś na jakimś marginesach naszego umysłu. I sobie tak pomyślałem, tak, okropne to jest, że tak, jakbym bombardował bombami atomowymi, to pewnie bym bombardował, nie wiem, Warszawę, Paryż, Londyn. Waszyngton i tak, tak, tak dalej, ale Madryt? Co tam jest w tym Madrycie? Jakie on ma znaczenie? No nie bombardowałbym, Madrytu. I, i, I gdzieś tam sobie pomyślałem, dobra, no bezpieczna lokata kapitału, mega tanie nieruchomości będą pewnie rosły, super, ekstra, y, fajnie, ciepło, zielono, miło i do tego jakby, że tak Zamerykanizuje za, jakieś gówno wleciało w wentylator, to może nie doleci tam. I, i, i może brzmi to jakoś strasznie, nie wiem jak to brzmi, swoją drogą, nie wiem, ty mi powiedz, ale jakby to były takie główne czynniki. Brzmi to poza po prostu pragmatycznie. pragmatycznie. No, a, i ro, a, bo powiedziałeś coś o pragmatyzmie i ja mam 40 lat, będę miał 41 lat w tym roku i jak tam tak, po, pojechałem tam w pandemii po raz pierwszy i spędziłem tam marzec kwiecień i właśnie wtedy sobie się kurczę, no jednak te prognozy pogody nie kłamią, to jest bardzo przyjemnie, podczas gdy w Warszawie wali śniegiem. A potem sobie pomyślałem też znowu o tym domu w Toskanii i o tym, ile to by było roboty, żeby go wyremontować już na tą okładkę wkliwej. A tam sobie pomyślałem w sumie, boże, są takie duże mieszkania, mogę sobie kupić, nie wiem, 80 metrów za cenę kawalerki w Warszawie, i tak zresztą zrobiłem. I przychodzi codziennie ogrodnik i zajmuje się zielenią, i podlewali, bo teraz nie podlewają, bo jest susza. I są baseny, i mam garaż podziemny, i wszystko jest względnie nowe. Ja nie chcę się pakować w jakąś stodołę XIV wieku, w którą 10 lat później nadal będę miał kable wystające ze ściany, bo po prostu tyle czasu i energii pochłonie remont. W kraju, którego nie znam, zresztą ekipami robotniczymi, których, z których językiem nie mówię. Mówię na przykład o tych hipotetycznych Włochach, czy, czy, czy nawet Hiszpana, gdybym chciał kupić jakąś starą farmę gdzieś dalej w Andaluzji, bo oczywiście takie istnieją. Ja chyba chcę po prostu zrobić to, co jest łatwe i przyjemne, bo strasznie dużo pracuję. Strasznie, jestem Polakiem, no nie? więc jakby wiesz, to, to się wypipczy, ale kultura za pierdolu. Um, I e, chociaż moja szwajcarska firma mnie tego oducza dosyć skutecznie, więc to jest super. E, natomiast jestem też ambitny, więc, więc, więc robię dużo więcej rzeczy poza, to, poza tym, co, co, co w sumie ta z tą firmą robię, więc sobie sam dołożyłem znowu. Yhm, yy, więc ja chcę po prostu mieć przyjemnie, a nie się użerać z tym, że no tak jak mo, moi znajomi w Warszawie, którzy mieszkają w starych kamienicach i mają grzyba w piwnicy, yy, nie wiem, walczą ze wspólnotą, żeby wymienić piony, bo oczywiście, wiesz, struktura, to jest cudowne w Polsce, że nie ma takich wysp biedy, no ale masz różną strukturę właścicielską w starej kamienicy na Saskiej Kępie, na przykład albo takiej małej, na 4-5 mieszkań, bo masz jakąś panią emerytkę, która ma, wiesz, 1200 emerytury i tam mieszka od 100 lat i ona się nie może składać na tak samo jak inni. I masz polskiego przedsiębiorcę, który kupił to mieszkanie za, nie wiem, 1800 i on by chciał remontować, ale nie ma z kim rozmawiać, bo na przykład jeszcze tylko druga osoba w kamienicy ma pieniądze, a pozostałe już nie mają i nie chcą, żeby na przykład założyć ogrzewanie na klatce schodowej, bo jest minus 10 wilgoć i robi się grzyb. Eee, więc więc tak, no więc bardzo pragmatycznie wybrałem miejsce, w którym nie muszę się użerać, bo się użeram tyle na co dzień ze wszystkim, że tam chcę, żeby wszystko działało. I jak się mnie ludzie pytają, czy zostanę tam na emeryturę, mhm. i w sumie chyba ty też się przed sekundą zapytałaś. To, no ja powiedzmy. Mówię, to ja mówię, że nie zostanę tam na emeryturę. Dlatego, że za dużo rzeczy tam nie działa. Mm -hmm. Niektóre działają świetnie, niektóre działają słabo. Eee, tak jak w Polsce niektóre rzeczy działają świetnie. Wiesz, w Polsce... Wiesz tak jak wszędzie niektóre rzeczy tak działają, no. a niektóre nie. Wybierasz sobie te, które wywolisz na tym etapie życia. Nie? Dokładnie, w Polsce mega dużo rzeczy załatwisz przez internet. Akurat w, tego, w tym podcaście, o którym rozmawialiśmy, który nagrywałeś z Olą Osadzińską na temat życia w Berlinie. Tam niewiele za załatwisz. Słucham? Tam nie Nic załatwiamy. nie załatwisz przez internet. W Niemczech wszędzie musisz iść z papierem z fizycznie gotówką. na pocztę i wysłać albo do urzędu z papierem fizycznie. W Polsce wszystko załatwiam przez internet. W Hiszpanii mega dużo rzeczy da się załatwić przez internet. W Polsce możesz zamówić coś na nie wiem, Allegro, Ebayu, na czym tam zamawiasz, Amazonie i jest następnego dnia w twoim paczkomacie albo w twoim domu. W Hiszpanii Żaden kurier nie dojedzie na czas i, i, i umawianie się z nimi to jest koszmar. W sensie przynajmniej w Andaluzji. Nie mam doświadczenia wiesz w Madrycie czy Barcelonie. Może w Katalonii jest porządek. Zresztą śmieszne jest, bo jak się leci do Katalonii z Malagi, to tak jakby się wylądowało w Monachium lecąc z Warszawy. To znaczy w Andaluzji jest totalny chaos mhm. na drodze, nikt cię nie wpuszcza, wszyscy trąbią, parkują gdziekolwiek, na rogach itd. i tak dalej. Lądujesz w, w Katalonii i jedziesz samochodem, akurat jechałem samochodem do Barcelony z lotniska i nagle wrzucam kierunkowskaz, a facet zwalnia, żebym mógł zmienić pas. Jakbym był w Monachium i pomyślałem, Boże, oni naprawdę, Katalonia, wiesz, Katalonia tak, is not Spain, no nie? Tak. W sensie jakby wszystko, poza tym, że trzeba uważać na kieszonkowców i nawet Robert Lewandowski podobno stracił zegarek bardzo drogi. To jest turbo porządek i Ornum monachijski w porównaniu z tym chaosem, który dzieje się w Andaluzji. Więc. Więc tam doświadczenia, na przykład zamawiania do domu kurierów i tak dalej, to jest jakiś totalny koszmar, podczas gdy w Polsce to jest super ekstra, wszystko idzie i, i zawsze masz wszystko następnego dnia, jeśli tylko chcesz. Um, i, I co, i zgubiłem wątek w sumie w tych wszystkich dygresjach. Że nie zostaniesz tam na emeryturę. A, I że nie zostanę tam na emeryturę, dlatego że y, ja. Oczywiście, wiesz, pracuję nad tym z moją terapeutką, ale e, bardzo dużo rzeczy mnie irytuje i bardzo lubię, jak wszystko idzie bardzo gładko. Bardzo. Po prostu im gładziej idą rzeczy w życiu, tym bardziej jestem zadowolony. I ja myślę, po moich takich doświadczeniach ostatnich lat pracy ze szwajcarską firmą, że moja emerytura to będzie córych. Mm, Smaczne, że to mówisz, bo dokładnie moja myśl to była: gdzie w tym wszystkim w Twojej głowie i w Twojej własnej mapie, na Twojej mapie jest Curych? Bo zastanawiałam się, czy z uwagi na pracę w szwajcarskiej firmie miałeś jakiś epizod z mieszkaniem tam, albo jakie masz. Yy, Refleksje na temat potencjalnego życia w Curychu względem, właśnie, względem Marbei czy nawet wspomnianego Paryża, bo y, ja w Curychu nie mieszkałam, byłam parę razy i wydaje mi się to być bardzo no, gładkim miejscem i spokojnym miejscem, ale też właśnie, może takim emeryckim w tym spokojnym tego słowa znaczeniu. Dokładnie tak, bo Marbella ma jednak tą, tę swoją stronę, taką party-party imprezową. E i to nie jest taka najfajniejsza strona. Jeżeli bym coś powiedział, co mi się tam najmniej podoba, to zachód Marbei, o którym rozmawialiśmy, Puerto Banus, Nowa Andaluzja i tak dalej, tak dalej, to jest. Mam nadzieję, że nie obrażę jakby. Używając tych skrótów żadnych y, słuchaczy Twojego podcastu, a jeśli obrażę, to, to trudno, to <laughs> trudno y, ale to są ludzie ubrani od stóp do głów Filipa Plana, w złotym Lamborghini, którzy słuchają koszmarnej muzyki. Ta, czy to myślę, że jest ogólnie wizerunek Marbei w, w głowach wielu z nas. Tak. Więc myślę, że dobrze, że to mówisz, tak, że to nie tak. jest wszystko. Nie, nie, to nie jest zupełnie wszystko. Wiesz, my tam chodzimy na targ organiczny, na którym sprzedają farmerzy mamy swój warzywniak wspinaliśmy się na Pico de la Concha najwyższą górę w Marbei jest tak zwany hiking czyli nie wiem jak to powiedzieć nawet teraz już po polsku ale chodzenie, chodzenie górę, po gór, chodzenie po, tak. po górach no. jest chodzenie po górach chodzenie pod górę bez jakiejś tam bardzo trudnej wspinaczki no bo powiedzmy że wspinaczka to jest jakiś tam poziom wyżej jest cudowna natura są wydmy jest surfing jest naprawdę też taki Trochę znowu powiem ci, jak, jak wylej. W sensie, jak jedziesz PCH w stronę Santa Barbara, to są te wszystkie takie kampery, surf, surfingowcy stoją na parkingach i, i sobie surfują w, w oceanie. Jest tam taki hippisiarski klimat. On też w Marbella istnieje. Więc są te rzeczy. No ale niestety są też ci tacy ludzie, co tańczą na stołach w beach barze i leci piana na nich prrr, z jakiejś takiej maszyny. na szampana. I dokładnie, jest muzyka jakaś koszmarna. I zastanawialiśmy się z moją dziewczyną Anią ostatnio nawet, dlaczego nawet jeżeli w naszej ulubionej takiej knajpie na plaży, która nazywa się Ojana, której właścicielami są Szwedzi, jest bardzo ładna, bardzo ładny design, super jedzenie, genialna obsługa, tam też jednak wchodzi taki element takiej beach-barowej muzyki, w której nawet, wiesz, Billie Jean, Michaela Jacksona leci w remiksie. I, i na koniec dnia... Ponieważ jest morze i są fale, to, ono, to morze wycina wszystkie pasma, te niższe muzyki, czyli nie słyszysz do końca basu, bo ona nie jest rozkręcona. maksa, bo to nie jest imprezownia. Wycina średnie pasmo, więc nie słyszysz w ogóle melodii, i słyszysz tylko takie. Okay. C c c c c c i tak ci cały czas <przegłos> cyka. I masz wrażenie, że musisz jeść w takim rytmie tego mm. cykania, więc od razu jesteś taki poddenerwowany. I tak się zastanawialiśmy, gdyby przejąć takie, bo to się nazywa chiringuito, te te plażowe knajpy. I jest kilka takich tradycyjnych, oczywiście z rybami, i kilka takich widać podupadających, bo niestety ta turystyka cyringwitowo-imprezowa idzie za tą zachodnią Marbeją w ten taki klimat straszliwy. Okay. Obawiam się. Mm -hmm. e, wiesz, DJ house'owy i facet na saksofonie, i, i leżą kolesie i panny na takich podwójnych łóżkach, materacach pod baldachimem, i Kalnerim przynosi białego Moeta. Tego słodkiego i robią sobie selfie w wielkich, złotych okularach. A jest kilka takich autentycznych chiringito i nawet się czyby czy by takiego nie przejąć i nie zrobić tam po prostu jednego miejsca na tej części plaży, w której albo nie leci muzyka w ogóle, albo leci jakaś fajna muzyka. W sensie mamy taką swoją ulubioną playlistę Hawaiian Party, która idealnie pasuje do Marbei, albo jakieś Bosanowa, albo jakieś po prostu coś przyjemnego co cię relaksuje, a nie yy, dodaje ci jakichś dodatkowych bodźców do, nie wiem, robienia czegoś. No. tu ja, ja trochę tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, tego takiego... Ja też tego nie rozumiem, ale ewidentnie to jest i jest potrzebne i to ludziom się podoba, skoro to się rozwija i mówisz, że to idzie w Ludziom się strony. podobają hotele pana Głębiewskiego świętej pamięci. No, gdyby im się nie podobały, to on by ich nie budował, bo by nie miał na nich klientów, więc yy, 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 ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, że nie wiem, na Dolnym Śląsku ktoś buduje atrakcję pod tutaj Mini Euroland, bo ludzie muszą iść coś robić na tym dolnym śląsku. Na dolnym Śląsku w Kotlinie kłockiej i jest po prostu pięknie. Nie trzeba iść nic robić. Wystarczy wyjrzeć przez okno, bo można obejrzeć jakiś zamek ewentualnie, który już tam jest, ale a, a świat ma chyba obsesję jakiejś takiej. nazwijmy to hasłem rozrywki. W, która właśnie jest taka jakaś głośna, aktywna, polega na, no. na jakimś właśnie skakaniu, albo do muzyki, albo tym dziecku skaczącym na tym zamku do skakania, takim różowym, który do niczego nie pasuje, i ktoś go tam nadmuchał, nieważne czy on jest nadmuchany w marbecie na plaży, czy, czy w kotlinie jeleniogórskiej, wygląda tak samo koszmarnie w jednym i w drugim miejscu. No więc nie wiem, no świat ma ADHD no po prostu, wydaje mi się. I, I to cykanie jest takim symptomem tego ADHD, według mnie, że nawet nie możesz tego sushi zjeść w spokoju, bo po prostu ci cyka cały czas i zauważyłaś, nie wiem, jak w sklepie leci czasami głośna muzyka, jak na wybiegu modowym, że idziesz w rytmie tej muzyki? No, pewnie. Pomiędzy wieszakami z ubraniami? Jakbyś była modelką na wybiegu? Bo twój mózg tak, tak. reaguje po prostu no. do tego, że idziesz rytmicznie, no. I, no I teraz spróbuj się zrelaksować przez dwie godziny. No, my nie zdajemy sobie sprawy, jak to rozwala nasz układ nerwowy. I właśnie no. żyjesz i masz wrażenie, że się spieszysz i jest ci wcale niekomfortowo. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale jestem ciekawa, czy dla osób, które chciałyby potencjalnie przenieść się albo spróbować mieszkania w Marbei i słysząc o tej stronie, są bardzo zniechęcone, czy da się stworzyć sobie taki swój własny świat, gdzie nie widzisz tych rzeczy, nie otaczasz się czy takimi, nie wiem, muzyką, estetyką, ludźmi, jakkolwiek by to nie brzmiało, czy to jest po prostu nieodzowna część tego miasta, którą trzeba zaakceptować, że ona gdzieś tam zawsze będzie? E, słuchaj, no zawsze będzie, bo nawet na moim osiedlu jest jedna taka para, e, która przynosi głośnik na basen i wtedy to jest... E, są cztery baseny na szczęście, więc wtedy jest to sygnał do tego, że się trzeba przenieść na jeden z trzech pozostałych. Jak się pokłócą i każdy pójdzie na swój basen, to już dwa nie, no będą zajęte. Nie, ma jeden głośnik, mam nadzieję tylko. Ale, e, I pani jest z Polski, e, swoją drogą. Ehm, I uwaga, to się wytnie, ale ma takie rzęsy. Dobrze, że tylko to pokazałem. Ehm, I e, Więc myślę, że to jest nie do uniknięcia, ale w Polsce to też jest nie do uniknięcia. No. W sensie, Zawsze możesz trafić na kogoś, kto jest głośny, kto imprezuje. No, w Warszawie mój sąsiad spalił swoje mieszkanie podczas imprezy, bo jego mama wyjechała z jego młodszą siostrą na weekend jakiś majowy i musiałem się ewakuować, bo po prostu płonęło sąsiednie mieszkanie. Yy, bo on z kolegami po prostu zrobił sobie melanż, no, i, i, i ponieważ wie, że nie musi wpuszczać policji, to zamknął drzwi, nie reagował na nic, dopóki nie podpalili jak jednego spokoju. No. Więc wszędzie może się, a wiesz, saska kępa, litarna droga, dzielnica i tak dalej, i tak dalej. Więc wszędzie się może zdarzyć coś, co ci się nie podoba. Czy to jest to głośne, czy niebezpieczne, czy, czy jakiekolwiek. Natomiast no, t, zapraszam do wschodniej Marbei, zapraszam na, wiesz, targ śniadaniowy w soboty w Elviri. Yy, my mieszkamy w, w takim miejscu, że mam widok na rezerwat przyrody, w którym nigdy nie będzie zabudowany, śpiewają ptaki, jest kompletna cisza. Jest cudownie, jeżdżę sobie na rowerze na plażę, co prawda jeszcze nie mam na tyle formy, żeby jeden taki duży podjazd podjechać, więc muszę kawałek rower podprowadzić. Eee, nie, ja uważam, że tam, gdzie ja jestem, jest raj. Jest totalny raj. W sensie przyjeżdżam stąd, czy z roboty gdzieś na świecie i otwieram rolety antywłamaniowe i mam ogromne okna i widzę ten, ten przestrzeń zieleni, tego kanionu, który mam przed sobą. Jestem na parterze, więc mam taki bały ogródek jeszcze do tego jestem najszczęśliwszy na świecie. Więc okej. Okay. Pewnie w Warszawie też są jakieś koszmarne kluby, do których nie chodzę. Więc tam są też koszmarne kluby, tylko może po prostu jest ich więcej, bo ludzie przyjeżdżają tam na wakacje i chcą się wybawić. Coś, co, czego ja nie rozumiem, ale no, jeżeli, tak jak nie rozumiem hoteli pana głębieskiego no, ale jeżeli tego chcą, no to wiadomo, że ktoś tworzy im ofertę, żeby mogli, żeby mogli robić to, to czego oczekują, no, tylko... Po prostu da się ich omijać. No, I da się pójść do miejsca, w którym, nie wiem, ktoś robi rzemieślnicze chleby i jest przyjemnie, i od razu też publiczność tego miejsca jest inna, i wzrok ci odpoczywa, bo wszystko jest ładne i estetyczne i, i tak dalej, i tak dalej. Kupujesz swój bochenek i wracasz do swojego małego raju. No. A jak masz dużo kasy i masz willę, no to myślę, że masz większy ten raj, bo jesteś otoczony większą przestrzenią, która do Ciebie należy. no, no Więc tak. Mam pytanie, które do mnie przyszło już jakiś czas temu, bo zastanawiałam się nad, nad tym miejscem, w którym mieszkasz, ponieważ kojarzyłam pewne osoby, które, które, które tam żyły przez wiele lat i zaobserwowałam takie zjawisko. Jestem ciekawa, czy ono rzeczywiście istnieje, czy to jest tak jak z tymi artykułami w gazecie, o których mówisz, że się pisze o tym, że jest tak, a potem ty jako osoba lokalna w ogóle tego nie zauważasz. To tak mhm. dygresyjnie znowu pamiętam właśnie jak... Byłam w Paryżu i wszyscy do mnie dzwonili, jak ja sobie radzę z, tym, z tą straszną przestępczością i tymi mhm. okropnymi strajkami, a ja ani, ani razu przez tydzień nie zobaczyłam ani jednej strajkującej osoby, mhm. więc ym, to może tak wyglądać. Natomiast to, co gdzieś tam ym, mnie zajmowało, to było to, że słyszałam o tym, że dużo osób też wyprowadza się z Marbei i to właśnie niekoniecznie muszą być Brytyjczycy, o których wspomniałeś. Mhm. Akurat to była taka, taka społeczność szwedzka, i też mówiłaś mhm. o Szwedach, więc jestem ciekawa, czy widzi się, że ym, bardzo zamożne osoby... Które właśnie mają te wspomniane wille, zaczynają je sprzedawać po to, żeby przenieść się w jakieś inne miejsca, które są teraz jeszcze tańsze. To przykład Cypr, bo to jest jakieś takie zjawisko, z którym się spotkałem. Czy widać taką ruszadę ludzi, że tam jest jakby cały czas ta inwestycje się, wiesz, nie Nie wiem tego, to pewnie trzeba by się spytać jakiegoś agenta nieruchomości, mhm. natomiast ja szwedzki słyszę na każdym kroku. Okej, okay, czyli to jest trochę też taka, taki szwedzki eee, hub. Tak. Gdzieś tam w mojej części jest też ta szwedzka szkoła. Eee, są też szwedzcy gangsterzy, żeby nie było. Jak to? E, no są, są, są. E, wiesz, myślę, że jak jesteś ze kraju bardzo zorganizowanego i takiego, jak mówiliśmy przed chwilą, że w którym wszystko idzie gładko, a masz taką duszę osoby, która chce łamać zasady, to łatwiej jest je łamać w Hiszpanii czy w Polsce niż mhm. w twoim kraju własnym. E, więc oczywiście oni też tam są, no. Już nie mówiąc o tym kanale przerzutowym, narkotycznym, o którym spo, narkotykowym, o którym wspominaliśmy, ale nie wiem. Nie wiem, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami willi. Na pewno jest jakaś rotacja, na pewno można zażartować, że co trzecia osoba na Costa del Sol w ogóle jest agentem nieruchomości, bo na tym się najlepiej zarabia, bo jest dobry przemiał. Zresztą cały czas dobudowują i to jest jedna rzecz, która mnie martwi, bo no bo jest susza i oni nadal y Myślą w taki sposób, że y, ta kasa się przydaje z tych developmentów, pewnie z tych podatków od nieruchomości, z, z tych turystów, którzy kupią, kupią, wynajmą, przyjadą, nieważne, ale za tym nie idzie myślenie o infrastrukturze, że tych ludzi trzeba jakoś obsłużyć, że trzeba im jakoś wody dostarczyć, mm. że oni muszą gdzieś zaparkować, że i, I jednak to też jest tak jak po, po, takie polskie w sumie, jak ten taki urban sprawl Warszawy. No nie, że masz jakieś dzielnice, które powstają, bo były pola kapusty i teraz tam jest taniej, więc tam deweloperzy budują, ale nie ma żadnych dróg, które tam dojeżdżają. Żeby wyjechać z osiedla, już jest rano czterogodzinny korek, żeby dojechać do tej ulicy, którą zbudowało miasto, która też już osiągnęła swoją przepustowość, więc to jest dosyć podobne. Yy, więc może jacyś ludzie się wyprowadzają. Nie mam. Dlatego pojęcia. Wiesz, nie możesz tam też być za długo, bo po sześciu miesiącach y, musisz zostać rezydentem podatkowym. Mm -hmm. A podatki w Hiszpanii są wysokie. Więc na przykład mój znajomy z Arabii Saudyjskiej ucieka, na, że, żeby zawsze Czyli być nie, poniżej. Nie pół, na pół roku. roku ciągiem, czy nie można pół nie roku w ciągu roku? Pół, dłużej niż pół roku w ciągu roku. Okay. E, ja na szczęście na tyle dużo podróżuję, że rzadko tam jestem tak, żebym był tam pół roku. Więc niby tam mieszkam. Ale ponieważ podróżuję, to tam nie mieszkam. A teraz jeszcze trochę mieszkam bardziej pomiędzy Warszawą a, a Hiszpanią, bo moja sytuacja życiowa się zmieniła. To znaczy, yy, wyprowadziłem się tam z moją poprzednią dziewczyną. Yy, to teraz mieliśmy... na pytanie, dlaczego Marbeja? Mamy odpowiedź po półtorej godzinie. Nie, nie, nie. No, wyprowadziłem się tam z moją poprzednią dziewczyną, ale się rozstaliśmy, a moja obecna dziewczyna, yy, którą zresztą znasz, yy, odrobina, Odrobina prywaty. Yy, no, jest w Warszawie i ma tutaj swoje sprawy, swoje interesy, i, i w związku z tym no, dzielimy ten czas tak bo pół na pół się staramy. Yy, ona musiała tę Marbeję zacząć lubić, bo na początku przychodziło jej to z trudem, ale teraz już mam nadzieję, że się udało, przynajmniej tak twierdzi. Yy, a ja w sumie na nowo się jakoś tak o swoim z, z tą Warszawą i ona mi Warszawę też na nowo pokazała, bo w pewnym momencie chyba przestałem. Tutaj muszę się przyznać, przestałem, zacząłem narzekać, a przestałem być ciekawy mojego miasta mhm. i, i przestałem je odkrywać. I już wydawało mi się, że nie ma nic do zaoferowania, a okazuje się, że ma, tylko po prostu trzeba być znowu ciekawym. Więc, e, więc tu się jakby mogę w piersi, w piersi uderzyć. Um, więc tak, więc nie wiem, czy ludzie się wyprowadzają na Cypr. E, wiem, że taką destynacją dla ludzi z grubym portfelem na pewno jest bardziej Majorka niż Costa del Sol. E, natomiast to, co trzeba powiedzieć też o Marbeji, o czym chciałem powiedzieć, ale mi ta myśl uciekła, że tam jest sporo starych pieniędzy. Że wystarczy pójść do Marbeja Club i oczywiście stoją Bentleya na polskich i ukraińskich blachach, ale też trzęsącymi się rękoma e, bardzo ładnie i skromne, u, skromnie ubrane e, starsze panie i starsi panowie. O których widać, że mogą, ale już nic nie muszą, grają sobie w Baggamona yy, i, i czuć to, że to są pieniądze od pokoleń. I stoi na przykład, nie wiem, Rolls-Royce Cornish. Yy, na nasz hiszpańskich blachach, który ma 50 lat i który na pewno oni mają odnowości. I mają go tam odnowości. Więc, więc tak, więc Marbella, surferzy, są hippisi, są yy, przemoc, jest, ale w, w, pewnie taka jak wszędzie. E, bezdomni, bo rozmawialiśmy o tak. Los Angeles i o San Francisco, bardzo mało. W, chyba w Los Angeles to jest chyba pół miliona osób, czy coś takiego. No. Bardzo mało. Są, ale można by pewnie zliczyć na, na palcach ich y, dwóch rąk. E, stare pieniądze? Absolutnie są. Nowe pieniądze są. Rodziny z dziećmi są, emeryci są. I w sumie tutaj dochodzimy do sedna, czyli albo robimy taką małą pętlę. Pięknie. Że, że jest tam po prostu wszystko i dlatego to jest dobre miejsce do mieszkania. Mógłbyś się postać, kropka, ale znam jeszcze y, dwa pytania. Pierwsze jest takie: czy miałbyś opisać to miejsce w trzech słowach? Teraz opisałeś w dziesięciu, więc czy da się takie, takie trzy hasła, które spinają nam Marbeje? Trzy słowa. E, pogoda. E, um... Nie ja mam jedno słowo, pogoda. Nie wiem, pogoda na kontynencie, da się tam dojechać samochodem. Drugie słowo. E, może to, to, jest, to jest zaleta bardziej niż słowo. E, I to, od czego zacząłem, czyli, czyli taka oferta 360 stopni. Czego chcesz, to dostaniesz. To, to tym słowem może być słowo wszystko. wszystko. Ono nam to też pięknie przypina. No, no. A masz, tak. masz takie swoje ulubione miejsca, wiesz, nie chodzi o całą listę, ale z takich kategorii, typu właśnie jedzeniowo, wspomniałeś o restauracji, ale właśnie restauracyjnie, przyrodniczo, kulturowo, tutaj wątpliwy, wątpliwy aspekt, yy, poleciłbyś dosłownie, nie wiem, może być po jednym, może być po dwa miejsca, które dla ciebie są takimi, takimi osobistymi perełkami, które pokazują marbeję właśnie twoimi oczami, tą, którą ty lubisz. Okej, okay, to zacznę. Z, yy... Zacznę od naszej ulubionej knajpy. Ona się nazywa Primera Selección. Ma tylko kilka stolików prowadzi ją Francuz. I śmieszna historia: jak wysłałem tam mojego przyjaciela, który poszedł tam sam i który jest bardzo przystojnym, uważam ja, więc może to jest żaden, żaden wyznacznik. polako włocho Szwedem. To Jean-Pierre, który prowadzi tę knajpę, myślał, że mój przyjaciel jest inspektorem Michelin i że mu przyzna zaraz gwiazdkę, bo oni rzeczywiście gotują na poziomie mhm. gwiazdkowym, ale też bardzo. Na gwiazdkowym, ale bezpretensjonalnie i pysznie. Eee, a ponieważ potem się z, razem z tym moim przyjacielem tam pojawiliśmy, to on myśli, że jesteśmy kolegami inspektora Michla i bardzo zawsze nas dobrze traktuje, więc jeszcze do tego jest, ta, jest taki plus. I nie jest w stanie uwierzyć, że mój przyjaciel nie jest inspektorem, okay. bo oczywiście, jakby mówiąc: Hej, ale ja nie jestem inspektorem, mówi tak, tak, oczywiście. To nie dokładnie jesteś. to byś odpowiedział. I, i, I to dokładnie to byś odpowiedział, gdybyś był inspektorem. To przyznasz mi tę gwiazdkę, czy nie? Um, i, to, i tam jest wspaniale, to jest w centrum Marbeji taka mała knajpka z winem, z otwartą kuchnią, cudowna zupełnie I chodzimy tam jak najczęściej e, się da. E, jest takie coś, co się nazywa Kasakuro i to są takie super tapasy na starówce marbejowej. Starówka marbejowa jest taka pod turystów, ale ma taką jedną, malutką, wąską uliczkę, gdzie jeden właściciel ma trzy e, knajpy i to jest taka e, tapasownia, e, w której... Strasznie szybko podają, nie mają czasu na Twój bullshit, więc jest tak trochę niemiło, tak jak mówiliśmy o Paryżu, ale to niemiło jest takie fajne. W się sensie takie typu, dobra, czego chcesz? Mamy to, to i to. Yy, dobra, I mówię, to może poproszę, dobra, i już odchodzi, bo musi obsłużyć innych. Więc to jest takie miejsce z tempem, mhm. je się na beczkach takich od wina itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jest yy, rzeczywiście tam bardzo autentycznie i bardzo proste jedzenie. Wiesz, ręcznie krojona szynka, jakieś sery, jakieś takie parzone krewetki z solą. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Jakieś tego typu bardzo, bardzo proste rzeczy. Nie wiem, i tak dalej. No, jest, jest Nintai, to jest omakase yy, japońska restauracja z gwiazdką miśle, Nie dla każdego, bo jest bardzo tra tradycyjna mm -hmm. i ja na przykład miałem kłopoty, żeby zjeść. Jest pysznie, ale na przykład są takie kawałki ryby, które przychodzą z taką dosyć grubą skórą, więc mhm. trzeba się na to uzbroić psychicznie mhm. i to było trochę problematyczne. Eee, jest o Jana wspomniana na plaży, wspaniała. Eee, problem jest trochę z kulturą kawową, mam wrażenie. Okej, okay, to, to jest ważne głosom, zastrzeżenie. Są, są miejsca rzeczywiście e, takie jak e, Ground, które należy do takiego, takiej dużej knajpy Breathe, która się otwiera wieczorami. To jest w Nowej Andaluzji, czyli w tym dosyć niefajnym, części Marbei, ale to jest taka tam perełka. Oni są też piekarnią i mają bardzo dobrą kawę i, i takie brunchowe, lunchowe dania. Yy, I to jest jedno miejsce z kawą, drugie miejsce to jest taka piekarnia Malewa w centrum Marbei, Ale generalnie kawę robimy w domu. Yy, tak, R rozumiem. robimy sobie przelewy w domu. Mhm. No, Hiszpania ogólnie kawą nie stoi ja mieszkając w Madrycie musiałam szukać sobie kawiarni specialty Ja jest to, umówmy się, ogromne miasto więc nie no. wyobrażam sobie, że jest to jakiś pionier, ale wierzę, że też się pootwiera więcej tego typu eee, no potrzęca, właśnie jest, trendy światowe więc. wiesz, szukam, więc już znalazłem dwa kolejne jeszcze nie miałem okazji sprawdzić ja tam jestem tak na stałe od listopada 2022 no ale ponieważ jest, wjeżdżam i wyjeżdżam in and out cały czas to mogę tylko tak czasami, wiesz, jednej rzeczy dotknąć, bo potem zaraz znowu mnie gdzieś przywołuje jakieś inne miejsce i, i, i mapuje to wszystko dosyć, dosyć powoli. Eee, więc jeśli chodzi o takie polecenia gastronomiczne, to myślę, że jeszcze mam sporo do odkrycia. Na przykład nasi znajomi nam pokazali fantastyczne sushi w San Pedro, czyli też zachodnia Marbella, jeszcze bardziej w, stronie, w stronę Estepony. No genialne, w takim typowym miejscu, jak rozmawialiśmy o, o Los Angeles, Żebyś w życiu tam nie weszła. To znaczy, to są takie, wiesz, pawilony przy ulicy, parking betonowy oh yes. przy ruchliwej dwupasmówce. Mm -hmm. e, w ogóle nie ma to nic wspólnego z czymś uroknim. To nazywam taką, to jest taka plaza. Dokładnie, dokładnie Straszne. tak. Straszne. No, tak, to się nazywa strip mall w Stanach, no, czyli e, w takim strip mallu wchodzisz i jest po prostu najpyszniejsze sushi, jakie ja chyba w życiu jadłem. Naprawdę fenomenalne, i nie pamiętam jak tak najpierw się nazywa, i musiałbym wziąć telefon, żeby sprawdzić, ale tego nie zrobię. Eee... Dopiszemy w notatkach. Bo możemy, tak. no? Czy co, A coś jest właśnie kulturowo-przyrodniczych, jakichś takich atrakcji, spacerów, eee... wiesz? Coś... Polecam wszystkim wejście na, na Piccadilly Akwencja, na wejście na Najwyższą Górę w Marbei. To zajmuje około 4 godzin, zależy, jaką to ma formę. Nam to zajęło 3,5. Szliśmy dosyć intensywnie, pomimo. Dlatego, że nie jesteśmy jakimiś zaprawionymi w bojach piechurami. Serce mi tak waliło w paru momentach przy kilku podejściach, że, że rzeczywiście myślałem, że zejdę i pomyślałem, że muszę zacząć z powrotem biegać, bo to nie może tak być. To jest 1250 metrów nad poziomem morza. Czyli właściwie wiesz, no, zaczynasz na poziomie morza, bo jesteś nad morzem i wchodzisz, i wchodzisz na, na górę. Eee, jak, dobra, jak zaczynasz na poziomie morza, to jest 6 godzin, ale, ale można trochę oszukać, zacząć na poziomie takiego schroniska. Które ma parking, i wtedy jest 4, schodzi się około 2,5 godziny, czyli trochę szybciej. Warto zacząć rano, yy, yy, bo jest chłodniej, i żeby nie schodzić po ciemku. Oczywiście teraz dzień będzie tam trwał do 22, więc powiedzmy, w sezonie to nie, to nie aż tak nie obowiązuje. Yy, chociaż poza sezonem też nie, bo dużą zaletą Marbeji, o Boże na koniec powiem o, 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 o takiej naczelnej, jest to, że po że się ciężko wstaje, podobnie jak w Paryżu o 8 jest ciemno w zimie rano no To jednak zachód słońca jest 18.30, najkrótszy dzień w roku. Czyli zamykasz laptopa i w Polsce zamykasz laptopa, już od dwóch godzin jest noc, a tam zamykasz laptopa i idziesz sobie jeszcze na półtorej, godzin, półtorej godziny. Masz spaceru w zachodzie słońca i witamina D i tak dalej, i tak dalej. Więc y, jednak to przesunięcie się na zachód, mimo że się ciężej wstaje, jest genialne pod względem jakby ekspozycji na światło w czasie, kiedy w, w wiesz, we wschodnio-północnej Europie nie ma, nie ma w ogóle światła. Jest to mocny argument. No, tak. To jest mega mocny argument. I, 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 I ciężko z tym dyskutować, bo to jest po prostu geografia. A po kulturę jedziemy do Malagi. Po kulturę jedziemy do Malagi, jedziemy do centrum Pompidou, do Thyssen-Bornemisza, Muzeo Carmen. Bornemisza i Muzeum Picasso i oczywiście tam są jakieś teatry i tak dalej, i tak dalej. O, niestety trzeba mówić po hiszpańsku, to mnie jeszcze czeka, Czekam. żeby zostać Czekam. odbiorcą e, sztuki po hiszpańsku. Natomiast e, dobra wiadomość, ponieważ Marbella jest międzynarodowa, to kina są po angielsku. O, wspaniale, bo Czyli... w Hiszpanii są często z dubbingiem, z dubbingiem więc to jest... No trochę tak zwany bummer, ale na koniec opowiem anegdotę, która przyszła do mnie w powie tej rozmowy, bo rozbawiłam się i stwierdziłam, że się tym podzielę z tobą, z słuchaczami. A propos tego, że Stany lubią naśladować Europę i wychodzi to raczej gorzej niż lepiej, to nie była, co prawda, znajoma ze Stanów, ale to była moja koleżanka na studiach, która była Australijką i byłam wtedy na wymianie w Berlinie i pojechałyśmy na wycieczkę w kilka osób do Poczdamu, mm -hmm. takie słodkie miasto, które mm -hmm. kiedyś było stolicą, stare, jak już wcześniej wspomniałam, nie do końca moja może estetyka, ale bardzo urokliwe. Wysiadamy na dworcu, wchodzimy na stare miasto i ona otwiera oczy z zachwytem i mówi, oh my god, it looks like Disney World. Mhm. Więc to pięknie pokazuje właśnie jak powiedzmy ten zachód, no może właśnie to akurat chodzi o Australię, ale to jest myślę w tych kwestiach gdzieś tam analogiczne, tworzy różne podobizny Europy i potem ta prawdziwa Europa zostaje wręcz z Zniżona do tego mm -hmm. poziomu w ich głowach, więc nie, dobrze, nie chcemy. Dobrze, że jej nie zabrałeś do Neuschweinstein feinstein w Bawarii, bo by była... zostałaby oh Boże, tam. O oh Boże, zamek, zamek kupię, z, czoł tak. kopciuszka z czołówki tak. Disney, nie, nie wierzę w to. No, ale, ale rzeczywiście tak jest. Jedną rzecz y, chciałem dodać na koniec, że y, kupienie tam nieruchomości jest możliwe. Myślę, że to taka informacja mm -hmm. praktyczna. Polak może dostać tam kredyt. Wygodne to dokładnie tak samo jak w Polsce. I e, co trzeba wiedzieć, to jest to, że trzeba mieć do tego prawnika. Mhm. Prawnika e, hiszpańskiego. Bo, okay. Ale jest bardzo dużo prawników i oni mówią świetnie po angielsku, bo obsługują te wszystkie transakcje i bardzo dobrze na tym zarabiają. Jest to po prostu wymóg, musisz mieć prawnika, bo on musi wszystko sprawdzić, przygotować itd. itd. I druga strona, która sprzedaje, też ma prawnika i ci prawnicy ze sobą rozmawiają. Dlatego, że notariusz nie pełni takiej roli jak w Polsce, tylko w pewnym sensie tylko formalizuje. Mhm. Cała sprawa notarialna w Polsce trwa długo, czytasz akt, kropka po kropce, sprawdzasz itd. W Hiszpanii przyszedł notariusz, przewerdował, podpisał, kazał podpisać i trzy minuty później byłem właścicielem mieszkania i nawet tak się spojrzałem na no wszystkim, to już, no tak, już, i, wysz, i wyszli wszyscy. I, i tak naprawdę czułem się bezpiecznie z, z tą transakcją, tylko dlatego, że brałem kredyt i że pani z banku przeczytała wszystko wcześniej, no bo bank dał drugą połowę kasy, no więc oni musieli się zabezpieczyć, więc jak widziałem, że ona to czyta i wprowadza poprawki, to wiedziałem, że jesteśmy, jesteśmy w dobrych rękach, bo też oczywiście ci prawnicy, nawet najlepsi, a mój uważam, że był dosyć niezły, ponieważ obsługują tyle tych transakcji, to żyją w lekkim chaosie, i, i, I zawsze z nimi jest taki polsko-hiszpański kontakt, że nie czujesz się z nimi do końca pewnie, bo wszystko ci potwierdzają i tak, 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 załatwimy, wszystko będzie wiesz, w takim. Tak, tak, że nie wiesz, czy że wiedzą, nie, że chodzi o Ciebie. Że chodzi o Ciebie. Tak, tak, nie, nie, oczywiście, oczywiście, tak, tak, tak nie może być. Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. dzwonisz za 5 minut. O czym rozmawialiśmy 5 minut temu i tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest możliwe. Warto tylko jedną rzecz zapamiętać, że. Z moich obserwacji wynika, że andaluzajczycy trochę się tak bawią w pracę mm -hmm. i dużo rzeczy jest niemożliwych, ale jak pojedziesz się spotkasz z tą osobą, to nagle stają się możliwe i w ogóle dobrze jest osobisty kontakt, bo jak cię polubią, to ci pomogą. Okay. I ja na przykład w banku załatwiłem sobie lepsze warunki. Miałem troszkę lepsze warunki, dlatego że zarabiam w euro, więc mogę mieć na stały procent. Ale to jest jedyna zaleta, jak się zarabia złotówka, to po prostu będzie ten zmienny procent. Ale w banku bardzo mi pomogło w warunkach to, że miałem zdjęcie z kierowcą Formuły 1 Fernando Alonso, które pokazałem pani, i ona była wielką fanką i wypełniła mi wszystkie dokumenty, także nie musiałem tego robić, bo nic z nich nie rozumiałem oczywiście. Nie dlatego, że nie były po angielsku, tylko po prostu większość dokumentów urzędowych jest niezrozumiała dla normalnego człowieka. I siedziałem z nią i pokazywałem jej screeny ze swoich wyciągów bankowych, jakichś takich rzeczy, i ona to wszystko za mnie, za mnie zrobiła. Więc uwaga, dla każdego, kto chce sobie coś tam kupić na koniec wciskamy kolanem praktyczną informację jest to możliwe, nie trzeba mieć w gotówce, można wziąć kredyt. Ten kredyt jest na lepszych warunkach niż w Polsce, co myślę, że jest dosyć oczywiste ze względu na stopy procentowe w Polsce. I ważne, jak najwięcej kontaktu osobistego z jakimkolwiek urzędnikiem bankowym i tak, dalej, i tak dalej, bo y, ten kontakt osobisty się bardzo w Hiszpanii liczy ale to jest super. To jest akurat też piękna końcówka, bo to może brzmieć dziwnie, ale to jednak pokazuje tą hiszpańskość nawet w tej międzynarodowej, pomieszanej Marbei, że ten właśnie walor kontaktu jeden na jeden i relacji z ludźmi, nawet tymi obcymi, jak nawet mówiłeś wcześniej o, o, tym, o tym zwykłym small talku, mhm. to chyba nawet podchodząc do tego początkowo sceptycznie, my z czasem... Dostrzegamy, ile to daje w ciągu dnia, że okej, okay, tutaj masz bezpośrednią korzyść taką dosyć dużą, ale ten mały kontakt z drugim człowiekiem sprawia, że po prostu masz lepszy dzień. Nawet jeśli z tą osobą nic się nie będzie łączyło, więc jeszcze pa patent, żeby w, używając technologii AI sobie zrobić zdjęcie z jakimś znanym Hiszpanem. No, <laughs> że no, można bo to było, pomaga, trochę... bo wtedy jesteś ich. Tak. Co, jesteś bardziej ich, no nie? No to o, dobra, pomogę ci. Więc do, dokładnie tak jest, no. dokładnie tak jest. Błażej, na koniec zawsze zadaję to samo pytanie. Chyba znam odpowiedź, ale powiedz nam, jeśli nie Marbeja to? Uh. Ja to mam szeroko zakrojone plany, <laughs> więc wiesz. <laughs> e, ta Marbeja na pewno zostaje, bo to jest coś chyba, o co też pytałaś. Ja chyba jej nie sprzedam. ja w ogóle się przywiązuję do miejsc rzeczy i tak dalej, więc ja jej chyba nie sprzedam, ewentualnie ją może wymienię na to trochę coś lepszego, chociaż za bardzo nie mogę sobie tego wyobrazić. Ona jest super, jaka jest. Na razie chcę tam być, a potem może będę ją wynajmował. Jeśli nie Marbeja, to chciałbym następne miejsce, to chciałbym Paryż. Mam tam, miałem tam rodzinę, mam tam ciocie. To jest takie miejsce, z którym moja rodzina jest związana. Mój dziadek tam bardzo długo mieszkał, mój ojciec się tam urodził mhm. i tak dalej, i tak dalej, więc trochę jest mi nadgłupia, że ja w tej Francji dłużej nie jestem niż byłem w życiu. I myślę, że teraz, jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo oczywiście optymistycznie patrzę na swoje życie, swoją karierę, swoje możliwości, to chciałbym, żeby tam coś mieć i żeby zobaczyć, jak tam jest. A jak nie, to zawsze można to wynająć, bo akurat tam na pewno się wynajmie. I potem na starość, właśnie tak jak ci mówiłem, Curych, myślę, że jest idealnym miejscem, którym, z którego dojedziesz w 5 sekund do Mediolanu, w 5 sekund do Paryża pociągiem w którym wszystko działa, góry są też 5 sekund od, od domu. Nie mogę sobie wyobrazić czystszego, bardziej poukładanego, a jednocześnie ciekawszego, bo jest dużo sztuki, dużo kultury, dużo takiej młodej kultury, których ma takie miejsca, które są takie berlińskie itd., dalej. Więc jak chcesz też być, żeby było świeżo, a nie chcesz dziadzieć, to możesz mieć to, świetna opieka zdrowotna, i tak dalej, i tak dalej, więc jeśli nie Marbeja, to Paryż, a potem Zurych i może jeszcze w podrodze przystanek w Hamburgu, bo tam strasznie mi się podoba, tylko tam non stop pada. Boże, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się twoją historią, przemyśleniami i kibicuję tym dalszym planom i kolejnym destynacjom, które nie będą następnymi, tylko będą dokładane już do tego, um, do tej kolekcji, którą masz. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że to nie był jakiś totalny, całkowity chaos i że to się komuś na coś przyda. Yy, I że w, będzie mógł takie wnioski jakieś z tego wyciągnąć, że w tej marbei da się żyć. Ja tak czuję, więc y, mam nadzieję, że dobrze się nas słuchało i do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii jak żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.